Media. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Cześć, nazywam się Mariusz Malicki i witam Was w 24. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Zanim przejdziemy do kącika newsowego oraz do tematu dzisiejszego odcinka, wyjaśnijmy sobie, dlaczego nie ma dzisiaj Mateusza, Michała, Pawła ani Piotra. Ponieważ w ostatnim odcinku sam nie mogłem uczestniczyć, nagrałem newsa, do którego miałem nadzieję, że panowie odniosą się podczas nagrania. Okazało się jednak, że news był na tyle samowystarczalny, że nie mieli totalnie nic do powiedzenia ani dodania, więc wspólnie stwierdziliśmy, że równie dobrze mogę tą audycję poprowadzić zupełnie sam. Zatem dzisiaj tematem odcinka będzie, jak pozbyć się niepotrzebnego balastu w postaci partnerów biznesowych. Tak, moi drodzy, brzmiałby ten podcast, gdyby świat był idealny, ale niestety nie jest, wobec czego oprócz mnie witają się z wami Michał Kucharski, Paweł Badura, Łukasz Siewierski. Czym mogę się odezwać? W drodze wyjątku teraz jeszcze możesz. Piotr Łysko. Mariusz, ale zabrakło ci jednego ważnego elementu, ja ci to mogę zmontować w postprodukcji, ale gdzie twój odkurzacz? To się nazywa multitasking i może kiedyś o tym sobie pogadamy. Natomiast na pewno, drodzy słuchacze... O! Okazuje się, że Piotrek nie musi się odzywać, żeby przeszkadzać. Jeszcze tutaj paprochę leży. Człowiek się poświęca i po prostu to, co dostaje w zamian. Drodzy słuchacze, na pewno usłyszeliście, oprócz odkurzacza, że nie ma z nami dzisiaj, naprawdę nie ma z nami dzisiaj Mateusza. To dlatego, że znowu goni za pieniądzem, tym razem w Ełku i Olsztynie. Sprzedaje odkurzacze. To nie jest prosty biznes. Mariusz jest takim specjalistą w sprzedaży, że potrafi sprzedać odkurzacz piorący tym, co mają panele. Sam panie taki mam. Nie mając dywanu. No ba. Ważne jak ciągnie. Zanim jednak jeszcze przejdziemy do gościa, wiemy już, że Mateusz sprzedaje odkurzacze w Ełku i Olsztynie. Natomiast z tego, co wiem, Pawle, poprawnie, jeżeli się mylę, ale Mateusz nie nagrał żadnego newsa. Nie nagrał. Wcale mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę, co się stało z moim w ubiegłym odcinku. Wolał nie ryzykować, ale myślę, że... Wiesz, może chcecie pobić i potrzebuję jeszcze więcej czasu, żeby nagrać dłuższego niż 9-minutowego newsa, w którym sam odpowiada na swoje pytania i omawia tematy. Ale to jest niesamowite, bo Ełk jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o jak najkrótszą nazwę. Pierwsze to jest chyba Samoa, a drugie Ełk. Nie? Jedna litera i dwie litery. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam taką prawną petardę, że takiego newsa nie miałem absolutnie jeszcze w żadnym odcinku. Zanim jednak twój news... Przepraszam. Piotr, chciałbym cię przedstawić swoim rodzicom. To, zanim Łukasz przedstawisz Piotra swoim rodzicom, to może przedstaw się jego rodzinie, czyli nam. Łukaszu, czym się zajmujesz? Zajmuję się prowadzeniem strony o Juventusie, z włoski klub piłkarski, generalnie... A skąd? Z Turynu. Skąd ja jestem, czy klub? Nie, klub. Klub jest z Turynu, ja nie. Pomagam spełniać marzenia, jak rasowy przedsiębiorca. A ludziom z Turynu? Nie, ludziom z Sosnowca i Zbytkowa. Ja myślę, że będziemy mówić o Piemonte Calcio. Dobra, to przechodzimy do kącika niesłowego. Co tam macie? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Byliście kiedyś, albo kiedy ostatnio byliście na piwie w pubie? W piąteczek jakiś. Mariusz? Jak już nie odkurzasz, to nie, pijesz żubry w domu, czy chodzisz też gdzieś jeszcze na piwo? Bo chyba z tydzień temu. Okej. Okay. Aż. Bo pewien australijski turysta był w pubie w Manchesterze i wiecie, ile zapłacił za piwko? 55 tysięcy funtów. Omskło się komuś coś na terminalu? Tak, omskło się komuś na terminalu i wyjaśnili to faktycznie tak, że to było 100 tysięcy dolarów australijskich, tak mu przewalutowało, czyli równowartość 55 tysięcy funtów, ale to, no, pomyłka może się zdarzyć każdemu, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jak czytałem tego newsa, to skojarzyło mi się kiedyś, że byłem z moim znajomym, który kupował nagrody na konkurs, to były nagrody rzeczowe i
jednorazowo wydał ponad 30 tysięcy w Mediamarkcie. I przy kasie, przy podaniu karty, było wszystko ok, ale od razu zadzwonił mu telefon z pytaniem z banku, czy na pewno ta transakcja jest autoryzowana. Tutaj ani Visa, ani bank, bo ta karta, którą płacił ten turysta, była właśnie z Wizy, ani bank, który doliczył dodatkowo jeszcze w ogóle 2,5 tysiąca dolarów australijskich prowizji za przewalutowanie jeszcze tej kwoty z dolarów na funty. A właściwie z funtu na dolary, nie zorientował się i nie wzbudziła ta transakcja w ogóle podejrzeń. I sądzę, że moim zdaniem powinniśmy sprawdzać ofertę banków, czy mają takie rzeczy, że a po pierwsze limity na kartach, po drugie jakieś elementy zabezpieczenia, które nie pozwalają na tego typu działania, bo jest to z zupełności logiczne, że taka transakcja po pierwsze za granicą, po drugie na taką kwotę powinna wzbudzić podejrzenie i powinno być to od razu zablokowane z automatu, moim zdaniem. Paweł, w każdym banku jest możliwość dania sobie limitów na kartę i sam sobie decydujesz, jakie to są limity. Więc najwyraźniej on akurat po prostu sobie nie ustawił żadnych. Nie, no okej, ale nie mając tych limitów, mi też się zdarzyło kilka razy, że bank dzwonił do mnie, że ta transakcja jest niekoniecznie standardowa. Jak często robisz transakcje na takie kwoty? Na 50 tysięcy funtów? Nie co robię. W piątek. Tak, Piotrze? W moim banku jest taki przycisk, ja mam oznaczony go we wszystkich możliwych moich kartach, jest taki napis Sky is the limit. I ja też mógłbym paść ofiarą takiego oszustwa. Ale Paweł, kontynuuj. A propos tego Australijczyka, to rozumiem, że on miał takie pieniądze na koncie, skoro tak, mu tak, się tak, pobrało. Tak, miał. No ale ja miałem jeszcze taki przykład w ogóle z wczoraj, tak? Głupia sytuacja, takie rzeczy się nie powinny dziać, ale klient jest klientem i to akurat był klient z innego kontynentu. I powiedział mi, że materiały wszystkie mam na jego Facebooku. I podał mi swój login i hasło do Facebooka i mówi, ściągnij sobie. No mówię, okej, okay, dobra. No. Już wiemy, jak to się skończy. No nie skończyło się właśnie, bo przy próbie logowania na to konto na Facebooku od razu miałem informację, że muszę zweryfikować, czy to ja, bo nagle o innym czasie, z innego kraju, z innego kontynentu i z innym IP próbowałem się połączyć, więc Facebook zadał mi kilka pytań, oczywiście nie wiedziałem, jak na nie odpowiedzieć, więc się nie zalogowałem. Natomiast no to jest całkowicie normalne, tak? W sensie pojawia się sytuacja niestandardowa, więc jest jakaś blokada systemu informatycznego, więc to duży, w ogóle cała dyskusja na Twitterze się zrodziła po opisaniu przez tego turystę ceny za jedną pintę piwa, no i spore baty w komentarzach oberwały się i w Wizie, i w kierunku banku. Dlaczego baty miały się oberwać w Wizie? W sensie operatorowi płatności? No to jest coś, co jest niestandardową działalnością na twoim koncie, na twojej karcie kredytowej. I to moim zdaniem powinno obciążać bank, a nie operatora technicznego. No sorry, no ale to wręcz nawet jest absolutnie... Nie chciałbym, żeby operator techniczny miał jakikolwiek wgląd do tego, na co, ile, jaka kasa idzie, bo to będzie prowadziło do bardzo niekontrolowanego wzrostu omnipotencji ludzi, którzy jej nie powinni mieć, bo to bank przetrzymuje pieniądze, to bank je wypuszcza, bank je przyjmuje. Proste, no nie możesz mieć Visa albo Mastercarda, jeśli nie podpiszesz umowy z bankiem. Nie możesz sobie iść do nich i bezpośrednio u nich załatwić karty, która nie jest związana z kontem. Ale oni dostarczają rozwiązań technicznych. Więc absolutnie nie powinni być odpowiedzialni za nic, oprócz przetransferowania pieniędzy z punktu A do punktu B. Jeżeli te pieniądze zostały przetransferowane, to brawo Visa, zrobiliście to dobrze, wykonali dobrze swoją robotę. To bank powinien kontrolować. Zresztą na przykład ja miałem taką sytuację, w której kiedyś dla totalnego żartu, wysyłając mojemu kumplowi pieniądze, jakieś rozliczenie za paliwo, za jakiś wypad na weekend, dajmy na to, nie wiem, około 100 zł. Dziwki Fox. Firefox. I to wysłałem i oczywiście zatytułowałem to w taki bardzo śmieszny sposób, używając, okazuje się, słów kluczy, który w systemie bankowym oznacza, że przelew może być podejrzany. Tam coś było z kasynem, blackjackiem i dostałem bana na kilka godzin na robienie przelewów. Ten przelew nie doszedł do odbiorcy i było pytanie, czy
zadzwonił do mnie bank, czy mam wszystkie karty, czy nikt mi się nie włamał, bo są jakieś takie dziwne ruchy na moim rachunku bankowym, które by świadczyły o tym, że gdzieś tam... Aha, pytali przede wszystkim, czy gram w kasynie jakimś aktualnie. I mówię, nie gram w kasynie aktualnie, siedzę, piję kole i nic nie robię. Dzień jak codzień. To, co mówisz, jest ciekawe, bo... Między znajomymi często, jak właśnie się liczymy w podobnych sytuacjach, no to ja mam taki zwyczaj, żeby no przelewy szły na przeróżne rzeczy, tak? Za amfę. No. I nie dzwonią. To widać, że nie wzbudza. To naturalne przelewy. No i właśnie to, co powiedziałeś, Piotrze, to właśnie to, czego można byłoby się spodziewać po banku tego Australijczyka. A jeśli chodzi o tą wizę, to ja miałem taką sytuację kiedyś, że została karta wykorzystana w sposób nieautoryzowany i bank mi powiedział, czy chcę złożyć u nich reklamację, czy mogę przez bank od razu złożyć reklamację u operatora karty. Czyli jednak jakaś tam odpowiedzialność za tych operatorów jest, czy tam Visa, czy Mastercard. No ja myślę, że to jest operatora, że to jest odpowiedzialność ograniczona do tego, na przykład gdyby został autoryzowany przelew, a nie ty go autoryzowałeś, więc może to jest jakaś taka, to znowu odnosi się bardziej do technikaliów moim zdaniem. No a tutaj ewidentnie błąd jest po stronie albo banku, albo pubu, albo tego gościa. Bądź co bądź, patrzcie na kwoty na terminalach, zanim przyłożycie kartę. To ja mogę tylko dopowiedzieć ze swojego przykładu, że i na przelewach, bo mi się raz omskło zrobienie przelewu do podwykonawcy o 1-0 albo 2. Ale w sensie, że puściłeś mu więcej czy mniej? Bo ja jakimś... Aha, to widzisz, to ja niestety od moich klientów czasem też im się omsknie, ale dostaję mniej. Nie. To zdarzyło mi się parę razy na przykład posłać komuś kwotę netto zamiast brutto, no bo posługujemy się częściej netto i po prostu w złą kolumnę sobie spojrzałem na fakturze, a no to jest łatwo do naprawienia, ale no tak, raz poszło troszkę dużo pieniędzy, ale na szczęście do osoby takiej, która po tym, jak sobie poobracała na nocnych lokatach tymi środkami, to tam wróciło to do nas za kilka dni. Ale ja mam przykład taki system, bo też bardzo boję się takich przestępstw w sferze IT i bankowości, po prostu... Bo masz Windows XP, to się boisz. Zainstalujesz sobie normalny system, to wtedy będziesz bardziej zabezpieczony. Ale w moim banku nie mają, myślę, Windowsa XP. Bądź co bądź, ja mam taki system, przyjąłem, że mam dwa rachunki bankowe. Do jednego rachunku, gdzie trzymam pieniądze, nie mam w ogóle kart, a drugi rachunek bankowy to jest, no mam kartę i na przykład na nim mam więcej niż 100, 200, 300 zł, więc to jest maksymalna kwota, którą mogę stracić poprzez transakcję. Tak, jeżeli potrzebuję nabyć coś. Łatwiej byłoby mieć kartę prepaidową. Albo można mieć kartę prepaidową, dokładnie. To też jest bardzo dobry... Ale ja mając kartę prepaidową, gdzie bank zapewniał nas, że nie ma tam żadnej możliwości, żeby był jakikolwiek minus, została obciążona i pewnego pięknego poranku okazało się, że na tej karcie prepaidowej jest minus 8 tysięcy złotych. To był weekend, nie? No właśnie, to nie był weekend, tylko to były subskrypcje roczne z kilku serwisów, które się nagle skumulowały, gdzie mieliśmy wypowiedzenia już i anulowane te przedłużenia, ale jednak się... nie, to nie były te serwisy, co Piotrek ma. Nie ja, tylko Mariusz nie wie, że są darmowe... Tak. Darmowe nie, ja mam, tylko Mariusz nie wie, że istnieją. To nie były te, to były profesjonalne, branżowe serwisy. Płatne filmy, niedarmowe, tak. Tak, no i bank powiedział, że no faktycznie to nie powinno się stać. No ale się stało. I teraz i co? Ale, i wyobraźcie sobie tak, że wszystkie do tej karty były podpięte wszystkie usługi typu Netflix, Spotify i tak dalej, wszystko się generalnie zaczęło wyłączać po pewnym czasie i to trwało faktycznie 2 tygodnie. Ostatecznie pomogły nam te serwisy, które faktycznie pokazaliśmy, że nie korzystaliśmy z tego w tym czasie i one anulowały te transakcje, jakby one wycofały roszczenia do tych kwot, natomiast bank reagował naprawdę bardzo długo. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tak, ja mam most, bo mówimy o kontach i o dostępie do nich i tak sobie skojarzyłem to z pewnym newsem. Split payment kojarzycie. Że nie, już, nie. Tak, oj, widzę, generalnie wzrok Piotra, jakbym mógł wyrażać cierpienie, to... To właśnie wyrażam. Właśnie wyrażał. No i zapewne już większość z was spotkała się z tym, że na wasze konta wpływa od niektórych przedsiębiorców. Na pewno, jeśli robicie interesy z urzędami, płatność w ten oto sposób, tak? Że ta kwota wpływa na sekundkę, tak jakby w całości na to konto główne, a potem kwota VAT-u jest przeksięgowana na konto VAT-owskie. I powiedzmy, jest to w miarę klarowne, no jeśli
w danym kwartale, w danym miesiącu, w zależności jak się rozliczacie VAT-owsko, macie zapłacić VAT, no to ten VAT w pierwszej kolejności pójdzie z tego konta. No ale jeśli zdarza się tak, że macie ten VAT do zwrotu, no to moglibyście chcieć sięgnąć po swoje środki, które właściwie na tym koncie są zgromadzone. No i tak też pomyślało paru przedsiębiorców. Moglibyśmy się teraz zastanawiać właśnie, no jak to jest, że moje środki tak nie pracują, tam prawda mogłyby sobie leżeć na jakiejś lokacie albo jakoś inaczej być ulokowane. No ale paru przedsiębiorców, parunastu, paruset, może parę tysięcy stwierdziło, że chce sięgnąć po te środki. No i zleciło taki oto przelew. Wiecie, z czym się spotkali? Oprócz tego, że ten przelew idzie długo? Z odmową? Nie, oczywiście, przebardzo. Z kontrolą? Nie. Akceptacją? Tak, z uśmiechem ale na twarzy urzędnika, ale tam był uśmiech na twarzy urzędnika, wiesz dlaczego? Dopłacił odsetki. Nie. 60 dni? Nie. 120. Opłata skarbowa 30 zł za przelew. Ze swojego tak? konta. Tak? Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Nikt. Ani opłaty skarbowej. Nie, naprawdę. Za przelew z własnego konta. Dokładnie. Bo jest to, zgłaszamy to do Urzędu Skarbowego, co podlega ogólnie opłacie skarbowej w wysokiej 30 zł. I ustawodawca, no tak jakby zapomniał, że to trzeba było wykreślić. I generalnie, wykładnia jest taka, że, trzeba płacić za wypłatę ze swojego konta. Oczywiście Urzędy Skarbowe, mówią, że to jest tylko taki omsknięcie, my tego nie za bardzo będziemy stosować, ale fakt, że już paru przedsiębiorców dostało takie listy, że wyskakujcie ze 30 zł za przelew ze swoich pieniędzy. Niechętnie Urząd Skarbowy będzie przyjmował te pieniądze. Niechętnie, tak. Nie, oni tak, ojejku, nie 30 chcemy, złotych. Ale musimy. Tak, poczekam aż na razem odsetki będzie 3000. Wybaczcie, ale nie mogę się powstrzymać i muszę zacytować klasyka. Jeżeli przedsiębiorcy nie dają sobie z tym rady, to nie powinni być przedsiębiorcami. Że to wszystko trzeba brać pod uwagę. Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. Ja myślę, że... So classic. Tak, ja myślę, że to będzie coś, co na długo będziemy powtarzać. Ale dobrze, to widzę, że kampania nam wchodzi, więc wchodzimy w te tematy, wchodzimy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Musimy, staramy się trzymać jak najdalej od polityki, natomiast... Czyli trzymamy pewien poziom. Tak, natomiast jednak przedsiębiorczość w jakiś sposób zależy od polityków, wobec czego trudno się nie odnieść do ostatnich słów, które przed chwilką sparafrazowałem. To znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. Znaczy, to jest... Ale może najpierw powiedzmy, co to się w ogóle zadziało, tak? Co to się zadziało? Uwaga, system Pegasus, to on jest wszędzie obecny. Otóż... Ja miałem Pegasusa, zanim to było modne. Na pewno. Otóż prezes Kaczyński powiedział na jakiejś tam konferencji, że jeżeli przedsiębiorcy nie potrafią sobie radzić w warunkach... Ja bym tego jakąś konferencją nie nazwał. Widziałeś to prawe logo tam u góry? No tak, widziałem. Takie trwające. Tak. Ta konferencja trwała i trwała. I trwała. No i powiedział, że jeżeli przedsiębiorcy nie potrafią sobie poradzić w tych warunkach, które są, jak to nazwał, we współczesnej Polsce... To znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. To nie powinni być przedsiębiorcami. Ja mam takie przemyślenie, zanim ogólnie sobie poopowiadamy o wzroście minimalnej płacy, bo to właściwie do tego się sprowadza, to ja mam takie przemyślenie. Z jednej strony, skoro prezes Kaczyński mówi, że ci przedsiębiorcy to nie radzą sobie, to nie powinni jakby dalej być przedsiębiorcami, no to my wszyscy, jak tutaj siedzimy, jako przedsiębiorcy sobie dajemy radę w tych wspaniałych, współczesnych warunkach, ale ja na przykład, nie wiem jak wy, mam dość utrzymywania tych, którym się nie chce. No niestety, ale ja uważam, że już dawno przekroczyliśmy tę granicę, natomiast teraz przekroczyliśmy ją w mocno widoczny sposób, tego, że bardziej opłaca się nie zapierdalać, niż zapierdalać. No przepraszam za sformułowania, bo jeszcze do tej pory było, że bardziej opłaca się nie pracować niż pracować, a teraz po prostu zmienić trzeba tylko początek tego wyrazu na o zamiast za. No i taka jest prawda, bo problem polega też na tym, ja uwidocznię to wszystkim jako prawnik pod kątem prawnym.
Bo jakie są skutki ekonomiczne? No myślę, że każdy wie, każdy zdaje sobie sprawę. Świetnie. Nie każdy, naprawdę no to nie każdy. No to jeżeli nie każdy, jeżeli ktoś słucha tego podcastu i nie zdaje sobie sprawy z tego, to może nie powinien go słuchać. Albo właśnie ci, co sobie nie zdają sprawy, to nie słuchają podcastu. No to jest, myślę, że to jest bardziej w tym kierunku. Podcastów, nawet bym powiedział. A co, Rydzyk nie ma jeszcze podcastu? Nie, na pewno ma wszystkie. Ale jeżeli ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, no to bardzo szybka, krótka lekcja ekonomii. Jeżeli minimalne wynagrodzenie wzrośnie na przykład do 4000 na rękę, to super, ale dalej może tych osób nie stać na bochenek chleba, będzie za 15 zł, a Passerati dalej nie zatankują, bo cena benzyny też pójdzie w górę, także świetnie. W tym wypadku tankowanie zawsze za 50 zł, no nic nie da, bo litr będzie kosztował tyle. Tak. Już nie dojadę na następną stację. To koniec lekcji ekonomii, teraz lekcja prawa. Jeżeli minimalne wynagrodzenie w naszym kraju wzrośnie do, no obojętnie, załóżmy 4000 zł. I jeszcze, dobra, podkreślmy to, bo to też jest ważne, ramy czasowe, w tak krótkim czasie, bo mówimy właściwie o perspektywie, mamy końcówkę 2019 roku. Uwaga, to w tym momencie, czyli właściwie tak, 3 lata, tak? Tak, to za 3 lata praktycznie nierealna będzie egzekucja komornicza z kogokolwiek. Dlaczego? Bo mamy, jeżeli rodzina ma dwójkę dzieci, minimalna pensja to 4000, to mamy 4 plus 4, 8 plus 1000, bo 500 zł na każde dziecko, łącznie 9000 na rodzinę pozostaje kwotą nieegzekwowalną. Czyli można nabrać obojętnie ile, można nabrać dziesiątki kredytów, ale jeżeli będziemy na minimalnej krajowej, nikt właśnie, nam nic właśnie załatwiłeś PiS-owi kolejnych wyborców. Wiesz co, tak, ale mi bardziej chodzi, bo wiesz co, ja myślę, że po stronie partii rządzącej niewiele się zmieni, jeśli chodzi o poparcie w górę, w dół. Bo to jest stałe poparcie, to jest elektorat stały, tak? On nie migruje, może w minimalnym zakresie, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale ważne, żeby ludzie, którzy są po drugiej stronie, i nie mówię po drugiej stronie, obojętnie jakiej stronie, naprawdę, bo to już nie ma żadnego znaczenia. Ale naprawdę ja z perspektywy na przykład obsługi wierzycieli, którzy dochodzą roszczeń od ludzi, bo mówmy, słyszę prawie w oczy, ich oszukali i teraz śmieją się i będą śmiać się jeszcze głośniej, mając 9 tysięcy przychodu miesięcznie i będąc praktycznie bezkarnym, jeśli chodzi o egzekucję. Okej, aktualnie przepisy są, oczywiście, bo zakładam, że przepisy się nie zmienią. Przepisy mówią, że nie można egzekwować powyżej minimalnej kwoty, czyli jeżeli ktoś zarabia na przykład 10 tysięcy, a minimalna aktualnie jest 2 tysiące, no to można mu zabrać 8, dwóch już nie można zabrać, tak? Ale jeżeli, no i oczywiście, co się wtedy stanie? Szara strefa po prostu będzie pęcznieć, bo ludzie będą mieli wszyscy na umowach o pracę minimalną, a pod stołem będzie reszta. No to jest naturalną konsekwencją takich decyzji, jest wzrost szarej strefy. I teraz napędzimy szarą strefę, potem będziemy krzyczeć, że ona jest ogromna, będziemy z nią walczyć, ładować kolejne pieniądze, żeby walczyć. A teraz jeden jeszcze ciekawy fakt. Profity z podatku dochodowego są równe kosztom ich egzekucji. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dziękujemy Ci, Piotrze, za tą prawniczą interpretację. I przede wszystkim było dużo liczb, cyfr, tak? Także... Tak, to ja też będę miał i liczby i ten. Bo i żeby zanalizować ten news, to trzeba spojrzeć na kontekst. I jest taka piękna statystyka, która pokazuje wysokość płacy minimalnej w porównaniu do średniej w gospodarce. Bo tak naprawdę na tej podstawie jesteśmy w stanie w jakiś sposób oceniać, czy ta płaca minimalna to jest dużo, czy to jest mało, prawda? Teraz... To są dane nasze z 2017 roku, ale no chodzi o poziom, gdy ta płaca wynosiła 2100 zł jeszcze, to było 47% wynagrodzenia tego średniego, co nas klasowało na piątej pozycji w Europie. Czyli no byliśmy bardzo wysoko, jeśli chodzi o poziom tej minimalnej płacy. Że ta minimalna płaca w stosunku do średniej płacy na rynku była naprawdę bardzo wysoka. Piąta pozycja. Daleko za nami były między innymi Niemcy, Estonia, Belgia, Holandia, no kraje, które patrzymy gospodarczo i mówimy wow, prawda? A wyprzedzimy Skandynawię. Pod kątem socjalu i pod tym kątem właśnie minimalnego wynagrodzenia w stosunku... A zobacz sobie, przecież minimalne wynagrodzenie będzie wyższe niż kwota wolna od podatku.
To jest jedyny taki przykład na świecie. Tak mi się wydaje. Może znajdziemy jakieś inne, ale ręczę, że jeżeli nie bylibyśmy jedynym przykładem na świecie, kraju, w którym minimalne wynagrodzenie jest wyższe od kwoty wolnej od podatku, to na pewno jest to na palcach jednej ręki na całym świecie, ale to myślę, że to raczej mówimy o Afryce albo o Wenezueli, nie? To tego typu, no ale zresztą, stary, to jest prosta droga do kolejnej Wenezueli, nie? Wygraliśmy z Wenezuelą w koszykówkę, brawo, ale teraz wygrywamy z nią też na w wyścigu po socjal i upadek. Podsumowując, przesuwanie się na tym rankingu, o którym wspomniałem w górę, to będzie oznaczało generalnie no, na pewno gigantyczny wzrost inflacji, tak? Bo gdzieś to będzie rosło. To nie jest przypadek, że te kraje, do których my chcemy pretendować, tak, są troszkę poniżej nas, bo takie zrównanie tak naprawdę, bo do tego to sprowadzi płac w gospodarce, no nie wróży nic dobrego. Ale boję się, że większość wyborców jednak nie widzi różnicy między inflacją a inflantami. I myślę, że o inflację walczyliśmy kiedyś jako polskie państwo, a aktualnie inflanty to są jakieś odsetki od ich zarobku. No, sorry, no ale naprawdę, jeżeli to jest elementarna wiedza. My już przekraczamy wszelkie granice i normy. I teraz tak, z jednej strony, zobacz, przypominam to, o czym rozmawialiśmy kilka odcinków temu, dwa odcinki temu, tak, o budżecie, który nie ma deficytu. No, panowie, ile można pompować fikcję? Bo to jest pompowanie fikcji. To jest, dobra, jeżeli idziemy w stronę, nie mamy dziury budżetowej, no to jest konsekwencja kłamstwa. Kłamstwo ma krótkie nogi, tak? No, bo jeżeli oni powiedzieli, nie mamy dziury budżetowej, wszystko jest okej, okay, jest super, no to wszyscy ludzie mówią, wow, zajebiście, no to zróbmy coś więcej. Oni, o kurwa. Jak już powiedzieliśmy, że nie mamy dziury budżetowej, no to... to pensja pójdzie w górę, no, bo i co potem? Potem składki pójdą w górę, a potem okazuje się, że przedsiębiorcy, którzy nie godzą się na takie gospodarcze bestialstwo, nie radzą sobie, nie powinni prowadzić działalności gospodarczej. Jasne, że nie powinni, bo tak naprawdę jesteśmy solą w oku rządzących, wszyscy przedsiębiorcy. I tak naprawdę zabolała mnie jedna rzecz, bo naprawdę chciałem w niecenzuralny sposób powiedzieć, ty bucu, a skąd masz pieniądze na rozdawanie? Bo wydaje mi się, że w głównej mierze od przedsiębiorców. Wystarczy nie kraść. Tak, tylko widzisz, znowu świetnie, wystarczy nie kraść, ale ostatnio słyszałem fantastyczną konkluzję, dlaczego ludzie głosują na PiS. Spytano, dlaczego nie głosują na PO. No to oni mówią, bo oni kradli. No ale prowadzący mówi, no dobra, no ale przecież oni też kradną. No przecież latają samolotami za darmo. Tu wywalają pieniądze, tam wywalają pieniądze. A facet powiedział, tak, ale oni się dzielą. I myślę sobie, what the fuck, nie, oni się no dzielą. Tak. O tym już mówiliśmy, ale podobnie mówiliśmy o tym, i to chyba w jednym z pierwszych odcinków, pamiętacie, że aż 60% wszystkich firm, które się zakłada w Polsce, nie wytrzymuje wejścia na wysokie ZUS-y. Wysokie ZUS-y w tej chwili to 1317 zł bez 3 groszy. Natomiast no, pomnóżcie sobie to razy 2, jeżeli chodzi o płacę minimalną rzędu 4000 zł. No, niecałe razy 2, no ale to będzie już troszkę ponad 2000 zł, tak? Znaczy, dużo ponad 2000 zł. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jak widzę poruszenie w ogóle wśród ludzi w moim otoczeniu, którzy nagle wychodzą z komentowaniem polityki, a nigdy tego nie robili i naprawdę robią to ludzie, którzy naprawdę, ja już kilku osób sprawdziłem, przeskrolowałem ich walla chociażby na Facebooku, tam na LinkedInie i oni w ogóle nie zabierali słowa jakby komentarze, jeśli chodzi o tematy polityczne, a teraz się wszyscy uaktywnili, to mam cichą nadzieję, że te wszystkie zmiany skończą tak samo, jak skończył przed zaczęciem jeszcze test przedsiębiorcy. I teraz nie mówię dlatego, że to jest nasze ulubione hasło, test przedsiębiorcy, tylko dlatego, że no, naprawdę wydaje mi się racjonalnie, patrząc na krytykę wokół tego, że tak właśnie będzie. Paweł, nie zgodzę się. Bo test przedsiębiorcy dotyczył tylko grupy przedsiębiorców. A tu jest wbicie gigantycznego klina w społeczeństwo. Bo tu jest to, że przedsiębiorcy dostaną gigantycznie po dupie i są tymi, którzy faktycznie no, pod
są przedsiębiorcami, bo potrafią liczyć pieniądze, tak? Matematyka nie jest im w takim podstawowym zakresie jakoś bardzo obca, ale jest też gigantyczna część ludzi, którzy te 4000 no przyjmie, tak? Bo no państwo dało. I co więcej, tutaj to też jest aspekt, o którym to jest uderzenie też w samorządy, bo państwo, jak czytałem analizę, najmniej dołoży do tego podniesienia tej pensji, bo pensje w szpitalach, w szkołach, kto będzie wyrównywał? Nie z budżetu ogólnopaństwowego, tylko z budżetu samorządów. A samorządy dostały i tak teraz po dupie, bo obniżenie PIT-u to jest obniżenie właściwie też wpływów do samorządu. Dobra, i widzisz kolejny trend, bardzo ważny trend, tak naprawdę trendem światowym powinna być decentralizacja władzy. Decentralizacja. Bo tylko to zagwarantuje jakkolwiek sprawiedliwe dysponowanie pieniędzmi, tak, w jednostkach różnych. Bo i przeżywaliśmy już to, że Warszawa decydowała kto, gdzie, co i ile i dlaczego ze Śląska ma wypłynąć to, co na Śląsku jest produkowane, tak? Przeżywaliśmy to. Więc teraz wracamy do tego. Decentralizacja. A to, o czym ty powiedziałeś, to jest znowu uzależnienie od centrum. Tak, wszystko będzie sterowane, zresztą ten poziom sterowania już jest bardzo wysoki, on będzie jeszcze wyższy i będzie pochodził z Warszawy. Już nie mówię, czy od jednej, czy od dwóch, czy od trzech osób, obojętnie. Tak, decentralizacja jest absolutnie pożądana, a niestety się nie dzieje, trend jest odwrotny. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja niestety muszę się zgodzić z Michałem. Ludzie w większości głosują portfelem i o ile jestem w stanie zrozumieć takie podejście u ludzi starszych, którzy faktycznie mogą no, nie ogarniać ekonomii, wychowywali się w państwie, nazwijmy to komunistycznym, państwo zawsze dawało i to się tylko liczyło, nie mieli wyboru, co mają zrobić z pieniędzmi, o tyle przeraża mnie to, że wśród moich rówieśników, wśród ludzi w wieku 20, 30, 40 lat jest podobne podejście. Patrzą tylko na to, ile pieniędzy dostaną do kieszeni, nie zastanawiają się, skąd te pieniądze przychodzą. I matematyka jest prosta. Za poprzedniej władzy miałem w kieszeni 2000. Teraz będę miała 4000 plus 1000 zł za dzieci, plus dodatki, plus ktoś dostanie jeszcze 13 emeryturę i sprawa jest prosta. Nie liczy się to, co będzie za 10, za 15, za 20 lat. A jeżeli jesteś przedsiębiorcą, no to znaczy, że jesteś bogaty. Albo dostałeś, albo ukradłeś, albo masz dużo. No a kto zabroni, żeby brać bogatemu? I jedna jeszcze rzecz. Zwróćcie uwagę na jedno. Jakie wielkie jest poruszenie teraz, jak JK powiedział, że o matko, że ci przedsiębiorcy wstrętni, jeżeli nie potrafią prowadzić działalności w tych warunkach, to niech jej nie prowadzą. To znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. I co? Przedsiębiorcy się oburzyli, a większość społeczeństwa? Właśnie! Nie umio, niech nie robią. Ja jestem na całe życie na etacie, oni też mogą na etacie być. Stary, niestety uważam, że większość ludzi chce przedsiębiorcom dopieprzyć. No po prostu, to jest woda na młyn. Zamiast odnosić to odwrotny skutek, czyli tak naprawdę w krajach wysoko rozwiniętych, każdy człowiek, czy jest ma swoją firmę, czy jest na etacie, zdaje sobie sprawę z tego, jakim dobrodziejstwem jest poziom przedsiębiorczości w kraju. A u nas nie. U nas im... Zobacz, więcej jest przedsiębiorców, czyli więcej jest pracodawców czy pracobiorców? Oczywiście, że pracobiorców, tak? Czyli pracowników. No i siłą rzeczy, niestety, ale większość z moich znajomych, którzy pracują na etacie, nie lubi swoich szefów. No więc to jest naturalna konsekwencja tego, że podjechał nowym samochodem. No kurwa, poczekaj. 2-3 lata, już nie będziesz miał nowego samochodu. No właśnie. No stary, po prostu nas nie lubią. I w nas uderzają i to jest kolejny, naprawdę czerpią garściami z tego hejtu. Oni się napędzają hejtem i hejt jest ich absolutnie podstawowym narzędziem politycznym. Problem polega na tym tylko, że okej, może ten przedsiębiorca nie będzie miał też tego samochodu, ale też nie będzie miał części tych pracowników. Ale Mariusz, to jest oczywiste, chłopie, ale ci ludzie o tym nie myślą. Ale... Ja mam naprawdę, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że mam fantastycznych pracowników, którzy żywo interesują się, żeby firma się rozwijała. Myślę, że udało nam się skomponować taki zespół, to nie są właścicielami firmy, ale wiedzą, że
wiele od niej zależy i też pod kątem takim, wiesz, idealistycznym, w sensie, że im lepiej będziemy pracować, tym więcej podatków będzie i tak dalej, państwo będzie się rozwijało, bo to są bardzo, bardzo świadomi ludzie, a z drugiej strony wiedzą też, że na przykład mam taki system wynagrodzenia, że od wyniku firmy też zależą premie dla pracowników, więc wiesz, no przy odpowiedniej formie ułożenia tego wszystkiego, pracownik musi czuć się częścią tego zespołu i musi czuć, że ta firma jest też jego. Tak? A niestety w większości przypadków w Polsce tak nie jest. Tak? No i to jest też pokłosie tego. No i ci ludzie, mówię o ludziach władzy, ale nie tylko tej partii, wielu innych partii też, po prostu jadą na tym, że dobra, to lepiej przybudować się przedsiębiorcom 10%, czy pracownikom 30% elektoratu. No, biznes jest biznes, w polityce też. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mariusz, odwołując się do tego, co mówiłeś, że za jakiś czas nie będą też już ich pracownikami, tak? Czyli że ten pracodawca straci ludzi, którzy pracują u niego w firmie. Oczywiście, ale wiesz, kto to odczuje najmocniej? Ten pracodawca tylko, bo przy obecnej tendencji oni nie poczują różnicy, bo u niego zarabiają parę tysięcy, tak? 4, tak? Za kilka lat, a potem... Co? Socjalik. Tutaj z 500+, tutaj jakiś zasiłeczek, no tam jeszcze jakaś dopłata, no i generalnie oni nagle nie będą chodzili do pracy, tam raz, dwa razy pójdą do jakiegoś ośrodka wyciągnąć rękę a hajs się będzie dalej zgadzał, tak? No będą dostawali, nie wiem, 500 zł mniej powiedzmy. No i serio, no co za różnica? Dla nich. Ej, to dobry deal. Jak ja bym za niepracowanie dostawał 500 mniej, brałbym. No i rząd też sobie ostatecznie strzela w kolano, bo to nie jest tak, jakby rozwinąłbym to, co mówisz. To nie jest tak, że będą mieli 500 mniej, bo oni wezmą ten socjal i to, co powiedział Piotrek, na czarno gdzieś tam sobie dorobią po prostu resztę, bo lepiej będzie gdzieś tam na czarno sobie dorobić 1000 albo 2000 niż normalnie pójść do roboty i zgarnąć 7, bo... Ci ludzie nawet nie będą bali się kar, jakie mogą zostać na nich nałożone. No czego ci ludzie się będą bali? O, zapłacę należny podatek i trochę kary. Shut up and take my money. No tutaj dwie rzeczy mi tak przed oczami stają. Pierwsza to jest to, jak czasami się dziwię, jak ktoś wyciąga dużą ilość gotówki, w takiej fizycznej. I zastanawiam się, jakim cudem? No wiadomo, tak? No bo to jest coś, czego nie jesteś w stanie prześledzić. I to najczęściej właśnie w tych zawodach, gdzie łatwo jest no coś na boku robić, tak? To panowie handlarze samochodami i tak dalej, no przecież to jest masakra, tak? Że nagle, nie wiem, kupowałem auto, pan się dziwił, że ja mu chcę zrobić przelew, co nie? A ja, no ale panie, no może no nie zupełnie. Tak? Kilkudziesięciu tysięcy. Jaki, no... jaki przelew? Gdzie przelew? Panie, w siatce z Biedronki. No, on był miło, nie, był bardzo niemiło zaskoczony, że mu to chce zrobić przelew. Mówi, no pójdzie natychmiastowy, będzie pan zadowolony. No, nie. A widzę, że mówisz językiem. No. Piotr powinien znać przykłady z branży, kiedy ktoś kupuje mieszkanie za gotówkę i notariusz siedzi i liczy po nocach. A szczerze mówiąc nie miałem takiego przypadku, ale wiem, że część notariuszy kupiła sobie taki prrr jak w banku. Mama. Tak, ale to jest akurat częściej, bo gadałem z notariuszami, związane z tym, że po prostu jak jest to przelew, no to ta druga strona wykazuje się dużym zaufaniem, że dostanie ten przelew, prawda? No my jak kupowaliśmy mieszkanie, to robiliśmy przelew u notariusza w trakcie sporządzania aktu. Z natychmiastowym potwierdzeniem, no i nie było problemu, ale... Przy takich kwotach jaki problem założyć konto w tym samym banku, co ma... Tak, ale tak mieliśmy, tylko że limit w naszym banku był 50 tysięcy na przelew i musieliśmy to dzielić na kilka przelewów, no bo no, kasa nie przychodziła po prostu, a gdzie nie musielibyśmy iść do banku, a przecież no, nam chodziło o to, żeby przeszło ten. I znowu wracamy do banków. A tu jeszcze była druga myśl. Ja myślę, że my tu popełniamy bardzo ważny błąd, bo my patrzymy na państwo jak na przedsiębiorstwo.
Tak? I na przykład mówiąc o socjalu, mówimy, no, że to nie można robić czegoś, co oczywiście w perspektywie państwa jest to na lata, tak? Ale perspektywa przedsiębiorcy jest szybsza, tak? Czyli w tym miesiącu będzie, super, a za dwa miesiące nagle, widzimy, że to będzie katastrofa. No, a zarządzanie państwem tak nie działa. Nie patrzą politycy na, może nawet, że nie są przedsiębiorcami, na państwo jak na przedsiębiorstwo. Tylko na dość duże, tym trzeba sprawnie zarządzać. I zawsze można dodrukować, prawda? Do drukowania dojdziemy, bo mamy tutaj kibica Juventusu Turyn, ale ktoś jeszcze niósł jakiś? Co na temat Juventusu, to ja pytałem w komentarzach do Sobcastów o to, żebyś rozszerzył swoją myśl na temat koszulek sprzedawanych z nazwiskiem Ronaldo, które miały niby spłacić transfer. Ale to był... Nie doczekałem się odpowiedzi. Tak, ale to był news, który... wiesz co, to... Nie doczekałem się, ale nie sprawdziłeś jako jakby nie było radca prawny, nie sprawdziłeś wiarygodności tego newsa po prostu bzdurę podałeś dalej. No, to jest klasyk działania radców prawnych. Ale proszę zabrać mikrofon temu panu. Tak działają radcy prawni. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Co jakiś czas to wraca, że jest bulwers oczywiście, że osoby, które się zarejestrują w CIDG dostają dalej listy od centralnej ewidencji firm i działalności gospodarczych. To się nigdy nie skończy. To się nigdy nie skończy chyba, ale to jest... Gdy już się z przedsiębiorcą jakiegoś czasu, to tego typu listy to są takie rozrzewnienie. Mam cię, dowcip, Nisiu. No jeśli ktoś się nie spotkał, to oczywiście rejestracja w CIDG jest darmowa, ale zaraz po rejestracji firmy i na osobę działalności gospodarczej dostaniecie najczęściej parę listów, które was zaproszą do tego, żeby zarejestrować się w innych ewidencjach, gdzie ta opłata jest rzędu czasami od 150 tak naprawdę do kilkuset złotych. Tak jak właśnie tutaj mamy tą centralną ewidencję firm i działalności gospodarczej. To jest tak piękne, a pismo jest pisane takim językiem, jest tam tyle przepisów powoływanych. No wygląda mega profesjonalnie. I te czerwone pieczątki, które tak wyglądają bardzo poważnie, prawda? I adres Aleje Jerozolimskie, no to przecież na pewno tam coś ważnego się dzieje, prawda? Nie, jest to tak z rozrzewnieniem patrzę, jak co chwilę takie newsy wracają. To tak a propos tych przedsiębiorców, którzy świetnie sobie radzą we współczesnej Polsce. To znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. No, prawda jest taka, że to będą chyba jedyni, którzy sobie będą radzić po tych zmianach. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja na swoich prezentacjach bardzo często używam takiego porównania, jak mówię o tym, co to jest internet 1.0, 2.0, 3.0, to na slajdzie z internetem 1.0 mam zrzut ekranu, dosłownie ekranu, z telegazety. I bardzo ucieszył mnie news, który przeczytałem, że telegazeta żyje i ma się dobrze, co więcej, przynosi spore dochody. Znaczy, oprócz tego, że telegazetę możemy również zobaczyć w internecie, bo niektóre telewizory przestały już obsługiwać telegazetę, to oprócz tego, że możemy zobaczyć tam, na jakim miejscu w tabeli Ligi Włoskiej jest Juventus, to bardzo popularne są działy, które nazywają się Pomoc, Apele, SMS. Mówimy o telegazecie, która jest dostępna w programie pierwszym i programie drugim TVP, czyli telegazeta nasza narodowa. Bo jest to, okazało się, bardzo popularny portal do komunikacji z osobami, które są bliskie sercu naszemu tutaj koledze po fachu podcasterowi, czyli podobnie Piotrowi. Jak sama telegazeta. Tak. Telegazeta jest moim głównym źródłem informacji o świecie, nie o co wam chodzi. To się czuje, jak się z tobą rozmawia. To bardzo właśnie. Takim źródłem informacji o świecie telegazeta jest również dla osadzonych w zakładach karnych. Bo za jedyne 6,15 brutto można wysłać SMS-a i tak robią rodziny osadzonych. I właśnie większość rzeczy, które są publikowane na podstronach telegazety, czy, jak to brzmi w ogóle, Pomoc, apel, SMS, zacytuję kilka. Najlepszy zapach na świecie to zapach mężczyzny, którego się kocha. Dobranoc, kochany. Jesteśmy o kolejny dzień bliżej siebie. M. Hej mały, Roman znowu mnie wystawił, pod byle pretekstem. Nie będę go więcej prosić o pomoc. U nas krótka noc i pobudka o 6:00, zaraz ruszamy po zakupy. Tęsknię. Kochany, umowa podpisana w piątek, postawią baner na działce. Ciśnienie w aucie było ok. Jutro czwartek i o 12:00 okulista z rychem. Odliczam do piątku. Kocham.
Więc naprawdę, patrząc na to, jak skazani mają dostęp do, skazani i osadzeni, mają dostęp do nowych technologii, do komunikacji ze światem, to chyba odchodzą w niepamięć grypsy pod zakładami karnymi i wszyscy przechodzą do telegazety. Piotrek, jak to jest? No ja właśnie wysłałem SMS-a do telegazety do Mateusza, żeby odczytał. We Wronkach? W Ełku, tak? Zakład karny w Ełku, tak? W Ełku jest, po prostu w Ełku, tak? Jezus Maria, przepraszam, trochę się wygadałem. Podcast okej, okay, gość też spoko, newsy całkiem fajne. Trzymaj się, używaj mydła w płynie, cześć. I on tam sprzedaje te odkurzacze? No, to będzie najczystszy zakład karny w Polsce. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Piotr, czego to tam była ostatnio nowelizacja tak na szybko kodeksu karnego? Patrz, powiem ci, to jest nie bardzo mądre pytanie, bo mogę powiedzieć już, że wszystkiego. Mhm. Ale tam elementem tego jest kodeks wykroczeń? Też. Też, super. Panowie, przyznajcie się tutaj, kto z was ma potomstwo? A nie wiesz, ja mam takiego małego Michałka. Tak, też mam. Nie Michałka, ale mam. I dobrze, a zdarza wam się z dzieckiem... Boże, co? O co ty chcesz spytać, ty z Wyrolu? Niżej 7 roku życia się nie chodzić się na przykład na spacer? Tak. Nie. Już nie. To Paweł jest bezpieczny, no a Mariusz? Jeśli słuchają nas służby, to Mariusz się właśnie przyznał. Chodzicie po chodniku? Po chodniku. A na przykład wózek czy zarączkę? Zarączka. Nie ma znaczenia i tak będziesz miał w pierdzie. Jesteś pedofilem. Nie. 5000 złotych mandatu. Dlaczego? Bo podczas tej takiej no, aktualizacji no tak jakby trochę nie pykło i kodeks wykroczeń mówi o zakazie przebywania na drodze publicznej dziecka poniżej 7 roku życia. Kropka. Także no wszystkie osoby, które przebywają z dziećmi, to są w tym momencie, no, łamią prawo. I zwrócił na to uwagę sąd rejonowy w Sokółce. I, no, tak jakby zadał pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, że wiecie, no, tak jakby to prawo tak nie za bardzo się zgadza, tak ze wszystkim. A jak to się stało? A wtedy wyszedł Kaczyński i powiedział, jeżeli nie potrafią we współczesnej Polsce siedzieć w domu 7-latki, to może nie to może nie powinny chodzić. Właśnie, może po nie ulicy. Powinny chodzić w ogóle. Nie? No. Ale to pokazuje, że po prostu no. Wychodzą z tygodnia właściwie na tydzień kolejne takie bobole. Po prostu to widać, że to jest tak nieprzemyślane, no bo wiadomo, że jest to martwe prawo i że nikt raczej nie będzie rodziców ścigał po 5000 złotych, chociaż no sprawa trafia raz wiem, do sądu. No nie wiem, bo trzeba przecież te wszystkie socjale jakoś... wiesz, będziesz dostawał socjalu tam 15000, ale wyjdziesz raz z dzieckiem i już 5000 oddajesz. Zdanie sobie sprawy z tego... że istnieje państwo, że istnieją inni. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie, jechaliście kiedyś na jakąś delegację? Tak. No, ktoś nie też był na... mi się zdarzyło. Kto nie był na delegacji? Słuchajcie, pojechał w delegację i zmarł podczas seksu. Sąd uznał to za wypadek w pracy. I to mi się podoba. Od razu się człowiek czuje bezpieczniej. A czy to... Od razu się człowiek czuje bezpieczniej. Bo ja mam most. A czy to było na pokładzie samolotu rządowego? Nie. Ale to było we Francji. I powiem ci, że naprawdę mam dużo zarzutów do Francuzów, ale prawa mają wspaniałe. Atak serca, którego dozna się podczas seksu uprawionego w czasie podróży służbowej, może być uważany za wypadek przy pracy. Uznał sąd apelacyjny w Paryżu. Wyrok zapadł w sprawie Francuza, który pojechał w delegację i zmarł podczas seksu z nieznajomą. Pracodawca mężczyzny, firma budowlana, no to jakby nie istotne, argumentowała, że ponieważ incydent miał miejsce po godzinach pracy i że pracownik zmarł w pokoju innym niż wcześniej zarezerwowany, co to dyskusja w ogóle, nie powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za śmierć. Przedstawiciel firmy powiedział na rozprawie sądowej, że śmierć nastąpiła, gdy pracownik świadomie przerwał podróż służbową z przyczyn podyktowanych interesem osobistym, niezależnym od zatrudnienia, dopuszczając się cudzołóstwa z kompletnie nieznajomą kobietą. Dlatego przyczyna śmierci pracownika była związana nie z jego pracą, ale z aktem seksualnym, który miał z nieznajomą. I tak po rozpoznaniu sprawy przez sąd apelacyjny w Paryżu zapadło orzeczenie niekorzystne dla firmy. I teraz cytat.
Francuskie prawo stanowi, że wypadek przy pracy jest wypadkiem, który ma miejsce w trakcie pracy. W tym konkretnym przypadku pracownik był w podróży służbowej, która obejmowała czas pracy przeznaczony na podróż służbową. Dotyczy to również nocy, kiedy musi być z dala od domu. Jak dalej tłumaczył rzecznik, przez cały czas podróży służbowej pracownik pozostaje pod zwierzchnictwem pracodawcy, dopóki nie zostanie udowodnione, że przerwał obowiązki służbowe dla działań, których nie można uznać za część życia codziennego. W tym przypadku sędziowie podkreślają, że uprawianie seksu można uznać za część życia codziennego. Sąd orzekł również, że nawet jeśli wypadek miał miejsce poza pokojem zarezerwowanym przez firmę dla pracownika, to wciąż był on pod ochroną pracodawcy. I tu taki clue. Sąd nie miał informacji, czy zmarł mężczyzna był żonaty. No ale jakby był żonaty na przykład, no to jak najbardziej pracodawca mu utrudnił życie, no i musiał sobie jakoś radzić w delegacji, normalnie mógłby z żoną, a tak, no musiał sobie jakoś radzić, no więc nie, to ja już jest... widzę, Mariusz, jak jedziesz w następną delegację. Ja myślę, że tutaj sąd spojrzał na mniejsze zło. Tak, to umarł na delegacji, a jakby wrócił do domu, to by go żona zabiła. Ale nie, popatrzcie, to jest tak przecież, że jest coś takiego jak droga do pracy, prawda? I z pracy, a on właśnie dochodził. Mówię tutaj także o relacji z pracownikami. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam takiego newsa, ale który będzie też troszkę mostem do gościa. Ostatnio w Katowicach rozpoczął się proces psychofans. Piotr, coś wiesz na ten temat? Nie możesz się wypowiadać na temat interesów klientów. Okej, rozumiemy. Ale no, udało się tutaj z aresztu jednego z nich zwolnić. I tym samym w naszym studio... Prosto z aresztu śledczego na Mikołowskiej. Misiek! Generalnie, ostatnio mówiliśmy, że fajnie byłoby nagrywać z publicznością, no dzisiaj za szybko widzę, no panowie, ale nie, panowie mogli w nas nie celować z broni, to będzie miło. Ale to dlatego tutaj Łukasz mógł z nami być, no bo no teraz już powiedzmy to wprost, no zastąpił go Mateusz, ale to tylko na dzisiaj. Potem Piotr to ogarnął wszystko, także... Tak, tak, ja zamieniłem tak jak w killerze Rewiński za siarę usiadł i nikt się nie pokapował. Dobrze, dobrze. Koniec heheszkowania. Łukasz, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj po to, żeby porozmawiać o tym, czym się zajmujesz właściwie już chyba teraz przez większość swojego czasu. W zasadzie od kilku miesięcy głównym przedmiotem mojej działalności, powiedzmy takiego codziennego przedmiotu zmartwień, powstaniu, wizycie w toalecie, jest to, co się dzieje na mojej stronie internetowej. Okej, okay, no właśnie, czyli jesteś przedsiębiorcą. Jesteś przedsiębiorcą, ale który łączy to ze swoim hobby. W jakiś sposób? Z hobby, z pasją. W zasadzie, gdy jeszcze dzieckiem byłem, dostałem koszulkę Juventusu. W zasadzie nie wiem, nawet nie pamiętam od kogo. Od A rodziców. Kto był na plecach? Na plecach był Zidane. Naprawdę? Tak. A ja bym obstawiał, że Del Piero. Nie. To była najpopularniejsza chyba koszulka w Polsce. Myślę, że tak. Zidane później przyszedł do Juventusu. Bo wcześniej grał z GKS-em Katowice. W Katowicach. Zidane? Mhm. Czy Del Piero? Nie, Zidane. Był na, to mogło tak być, no w Młodzikach. W Bordeaux. Tak. Nie, serio, w Bordeaux i GKS grał w Pucharze z Bordeaux i Zidane grał na Bukowej. To jest w ogóle fenomen. W 93, 4, nie pamiętam dokładnie, ale to było coś niesamowitego. To tam się nauczył rzucać nie nożem, tylko z dymki, nie? Tak, tam zobaczył, jak to się robi w polskiej piłce. Nie, potem poszedł do Juventusu i powiedział, stary, tam kupują mecze, może tak zróbmy. Nie, a kontynuuj, przepraszam. I nawet tego w Katowicach nie potrafili zrobić, no. Szapoba za ten dis. Naprawdę, to jest, ja się do dzisiaj zastanawiam, jak, to jest klub, który gdzieś tam, oczywiście w tej całej aferze, wszyscy kupowali. Ciężko stwierdzić, kto najwięcej, ale jednak ja jakimś tam liderem myślę, że mogła być Gieksa i skończyła bez mistrza, nie? To jest, mów dalej, zaraz łza płynie po moim policzku. Pamiętam taką sytuację, gdy chyba w gimnazjum byłem, podłączyli mi internet w domu, no i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem było oficjalnie wpisanie nazwy Juventus w internecie, w wyszukiwarce. No i pojawiła się... Girls with Juventus t-shirts. Without. Girls without Juventus t-shirt. Co za bezsens. Nie mogę. Pierwszy rzecz, jaką wpisujesz w wyszukiwarce. Girls without Juventus t-shirts. Wpisz, co... Czyli zróbmy próbę. Co by się wyświetli?
Jak piszesz girl without Juventus t-shirt, to wpisuję. To t-shirt without girl, stary. Google pozamieniało chyba wyrazy. Dobra, nie można. Mów dalej. No i była już wtedy w internecie taka strona, która nazywała się Juve Poland. Była założona w 97 roku, także kawał czasu w ramach zaliczenia na informatykę. Chyba w liceum kolega to robił. Zaliczenia kogo? No jako zaliczenie przedmiotu informatyki, tak. Zrobił sobie taką stronę o Juventusie. No i ona przez długie lata działała. Ja tam dołączyłem w 2003 roku. Dwa lata później bodajże byłem już tam administratorem. No i tak się coraz więcej udzielałem. W pewnym momencie doszło do tego, że z racji tego, że to zawsze była taka strona tworzona jakby po godzinach, nikt nie postrzegał tego w kategoriach nawet nie tyle może biznesu, co nawet czegoś, do czego nie trzeba dopłacać. Wszyscy poświęcali na to swój wolny czas, cokolwiek trzeba było zrobić, to ludzie się zrzucali. Ja sam pamiętam, że gdy dostawałem miesięcznie od dziadka 50 zł kieszonkowego, to przez długi czas te 50 zł szło na opłaty na serwer, na tą stronę. Nie było tam żadnych reklam, niczego, kompletnie. Wszystko na zasadzie od kibiców dla kibiców. No ale kolej, jakby konsekwencją tego było to, że strasznie duży, jakby duża rotacja tam była wśród ludzi, no bo ileż można po godzinach po pracy, czy na początku po szkole, później po studiach, następnie po pracy, spędzać czas przy stronie i pisać jakieś newsy, coś tam moderować forum. No, kiedyś nie było większych jakby możliwości, co można było jeszcze w internecie robić. I to był 2015 rok. No okazało się, że już nie ma nikogo, kto chciałby się tym zajmować tak w 100% i generalnie stronie groził upadek z tego względu, że nie było takiej osoby, która by to wzięła na siebie, cały ten ciężar, żeby zająć się wszystkim od A do Z. Ja wtedy już posiadałem swój startup w inkubatorach przedsiębiorczości, który założyłem głównie na potrzeby tego, że współpracowałem z Telewizją Polską. Nie jestem dzisiaj z tego dumny. Która... No, przestań, no, ile osób może pomieścić TVN i Polsat? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Long story short. Minęły lata i obecnie zarządzasz chyba jednym z większych w Polsce fanów, jeśli chodzi o społeczność klubów piłkarskich. Jest... Nie chciałbym ryzykować i mówić, że największa społeczność, ale na pewno jedna z większych i na pewno najstarsza w polskim internecie. Jednak od 97 roku już kawał czasu minęło. I nie ma drugiej strony, która by tak długo działała. Okej, okay. To jeśli to nie tajemnica, to ile mniej więcej ludzi jest obecnie, liczy ta społeczność, ta grupa? Nie patrzymy tylko na Facebook, tak? Tylko rozumiem, że tutaj większość to jest też strona, forum, tak jak wspomniałeś. No myślę, że grono sympatyków, bo to no, trzeba też rozdzielić na to, że są powiedzmy ludzie, którzy tylko interesują się tym klubem, ale są tak samo fani włoskiej ligi, fani po prostu piłki nożnej czy sportu. Można szacować w granicach 60 tysięcy. No i to jest konkret. 60 tysięcy? Ludzi. Wow, to jest szacun. Ja byś zrobił zlot, to nie zapełniłbyś Stadion Śląski. Znaczy, gdzieś było to moim pytaniem, jeden z, czyli jak liczyć tą społeczność, albo ile ona może mieć i tak, nie sądziłem, że będzie więcej niż 10 albo 20 tysięcy. 60 tysięcy, szacun. 10-20 tysięcy to są ludzie, którzy regularnie logują się na naszym forum. Mega. Coś niesamowitego. Regularnie. Natomiast no wiadomo, nie wszyscy się wypowiadają. Bardzo dużo ludzi jest takich, którzy no tylko zaglądają, nie komentują, nie udzielają się, czytają po prostu. Natomiast no to gdyby połączyć i statystyki ze strony, z forum, z Facebooka, to mniej więcej w takich liczbach możemy się poruszać. A powiedz mi, bo na przykład w Polsce, jak kibicuje się polskim drużynom i prowadzi się jakieś tam fanpage polskich drużyn, no to bardzo łatwo tak naprawdę wkręcić się i skontaktować z jakimś piłkarzem, trenerem, przybić sobie piątkę, zrobić wspólne zdjęcie. Jak to wygląda? No bo no nie porównując polskiej piłki czy polskich klubów do Juventusu, jak to wygląda w przypadku Juventusu? Udało ci się kogoś spotkać, z kimś się zobaczyć, z kimś porozmawiać, albo ktoś z redakcji może? Jak wygląda kontakt na linii? Czy w ogóle Juventus wie o waszym istnieniu? No właśnie myślę, że to jest jedna z rzeczy, która nie wiem nawet kiedy wymknęła nam się troszkę spod kontroli. I na pewno muszę tutaj pochwalić całą moją załogę, która pracuje przy tej stronie, że naprawdę pod tym względem bardzo się wybiliśmy. Ponadto
czym miał być Juve Poland, bo zawsze to miało być coś na zasadzie od kibiców dla kibiców, coś robione po godzinach. Część rzeczy zaniedbaliśmy, między innymi techniczne, myślę, że o to Michał jeszcze zapyta. Tak, tak, no bo dzisiaj takim troszkę przyczynkiem do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali, przyczynek to ładnie brzmi, było to, że no, zarządzając tak liczną społecznością, masz na pewno sporo anegdot, które pokazują, jak wygląda, jak przewrotne bywa właśnie życie przedsiębiorcy i zarządzanie właśnie tak liczną grupą. No i myślę, że tak. Z jednej strony mamy kontakty stałe z Juventusem, już z oficjalnymi przedstawicielami klubu. Między innymi przeprowadziliśmy wywiad z Alessandro Del Piero, nie muszę przedstawiać, z Pawłem Nedwedem. Wywiad był przeprowadzony 2 miesiące po tym, jak został wiceprezydentem klubu. Wywiady z Giorgio Chiellinim, czyli aktualnym kapitanem Juventusu. A za 3 tygodnie, tak? 2 tygodnie w zasadzie, 27 września w Pałacu Kultury w Kinotece odbędzie się pokaz przedpremierowy dokumentu, który przygotowaliśmy na temat takiej legendarnej postaci Juventusu, Gaetano Sirei. W dokumencie no, znajdzie się m.in. wywiad właśnie z Giorgio Chiellinim, z wdową po tym zawodniku. To w ogóle jest długa i ciekawa historia związana z Polską, bo ten zawodnik zginął w Polsce przy okazji spotkań z Górnikiem Zabrze. Oczywiście nie odbyło się to na boisku. Ten zawodnik wtedy już był drugim trenerem Juventusu i po prostu przyjechał na przedszpiegi. Górnik Zabrze miał z ŁKS-em grać wtedy. I na trasie Warszawa-Łódź doszło do wypadku samochodowego, w którym ten zawodnik zginął. No i przez długie lata dbaliśmy o to miejsce, o taki symboliczny krzyż, który tam stoi. No i w pewnym momencie na forum zarejestrowała się osoba, która twierdziła, że jest pasażerem, który przeżył ten wypadek. Po jakimś czasie doszliśmy do tej osoby, potwierdziliśmy wszystko, nagraliśmy z tą osobą wywiad, zorganizowaliśmy wyjazd do Turynu na mecz, na spotkanie z wdową po tym zawodniku. No i później stwierdziliśmy, że szkoda wypuszczać taki gorący temat. No i poszliśmy dalej. Między innymi współpracowaliśmy z telewizją Sky Italia, także no, tych kontaktów sporo nam się namnożyło, między innymi z oficjalnym fotografem Juventusu stale współpracujemy, z innymi ludźmi, którzy na miejscu pracują przy tym klubie, do tego stopnia, że niektórzy z ludzi, którzy współtworzyli lub współtworzą Juve Poland, przeprowadziło się do Turynu, gdzie głównym, zapożyczę słowo od Michała, przyczynkiem była pasja, czy dla wielu już nawet miłość do tego klubu. No i skrzętnie to wykorzystaliśmy, żeby mieć na miejscu dostęp do najświeższych informacji i powiedzmy takich dojść, które oficjalnie jakby nie są przez kluby wspierane. Zresztą przykład kibiców Bayernu Monachium, polskich, pokazuje, że nie zawsze jest to takie fajne. Kilka lat temu była sytuacja, kiedy prawnicy Bayernu Monachium wystosowali pismo do strony internetowej, gdzie zakazali generalnie posługiwania się jakimikolwiek znakami Bayernu do zmiany adresu strony. W końcu jakoś udało im się to obejść, ale powiedzmy, że no, widać, że to już nie jest to samo, co kiedyś. Okej, no tutaj przeskakujemy na parę właśnie różnych tematów, bo jedno z moich pytań miało dotyczyć właśnie tych znaków, ale to już troszkę rozwinęłeś. A jak wy rozwiązaliście tą kwestię? Juventus wymagał, żeby na stronie znalazły się wzmianki o tym, że do nich należy znak towarowy Juventusu, że posługiwanie się nim jest tylko i wyłącznie na zgodę Juventusu. No i w jakichś produktach, które produkujemy, jednak no nie używamy tych znaków. To jest, oczywiście to też była troszkę ewolucja, bo wiemy, jak to w Polsce wygląda. Mało kto się przejmuje tym, że zrobi sobie koszulkę po prostu ze znakiem Juventus, z logo Juventusu. No i przyznaję, że też kiedyś w ten sposób myśleliśmy. Natomiast no, trzeba pomyśleć też w tych kategoriach, że ktoś 120 lat temu założył firmę, a my teraz po prostu przychodzimy i zabieramy owoc tej pracy i na tym zarabiamy. Więc tak się nie robi. Tak się nie robi, nie pochwalamy tego, aczkolwiek też mamy troszkę niestety na sumieniu.
No okej, okay, ale to rozumiem, że to są te czasy jeszcze działalności takiej bardziej społecznej, gdy jeszcze to nie było tak ubrane, jak jest obecnie. No okej, okay, no to myślę, że czas przejść do smaczków. No bo społeczność udało się wam utworzyć, tak? Ci wam, tam zespołowi, który tutaj to robił, online przede wszystkim, tak? No to nie jest tak, że spotykacie się co środa wieczorem, no i jakieś wspólne piwko, tylko no raczej to jest głównie przeniesione do internetu. No, wtrącę, tak? Że trzy osoby, z czego dwie to są no, równie ważne postacie na Juve Poland jak ja i tworzą tą stronę od kilkunastu lat. Poznałem dwa miesiące temu na swoim weselu. Po kilkunastu latach stałych kontaktów przez internet, przez telefony, przez Skype'y nie widzieliśmy się nigdy na żywo. Okej, no to idealnie pokazuje, jak da się zarządzać firmą z takim potencjałem. Bo tak, dzisiaj w przedsiębiorstwach z wyboru tak będziemy na to spoglądać, myślę. No okej, ale fuck upy, bo my się spotkaliśmy tak naprawdę... Żeby się pośmiać. Tak, nie żeby się pośmiać, ale mówimy, my się spotkaliśmy, jak się poznaliśmy my. Właśnie po części przy okazji tego, jak się zastanawiałeś, w jaki sposób zmodernizować to forum, tak, żeby tutaj ustabilizować tę pracę i parę miesięcy później... Tak. Okazało się, że rzeczywistość wyprzedziła twoje przewidywania. Tak, twoje przewidywania. No generalnie no wyobraźcie sobie, że no jest strona, którą co chwilę tworzy ktoś inny. Jest to przekazywane jakby no, z pokolenia na pokolenie, można tak powiedzieć, bo te osoby, które zaczynały tworzyć tą stronę, no dzisiaj już są przed pięćdziesiątką, a przejęły to osoby w wieku 20 i 30. No i o ile można w jakiś sposób faktycznie przez taki długi czas przekazywać wiedzę na temat tłumaczenia newsów, ustalić jakąś politykę tego, w jakim kierunku zmierzamy, o tyle technicznie jest to bardzo ciężkie w momencie, gdy przychodzi jedna osoba, która napisze stronę, jeszcze w tamtych czasach taka strona w cudzysłowie napisana z palca, następnie przychodzi ktoś inny, modyfikuje w jakiś sposób tą stronę, część kodu wyłącza, część zmienia, przychodzi kolejna osoba, kolejna i kolejna. I powiedzmy siódma osoba z kolei, która przychodzi, gdy to widzi, no to się łapie za głowę, no bo tak naprawdę najlepiej byłoby to wszystko zaorać i stworzyć od nowa. Ja gdy w cudzysłowie przejąłem tą stronę, dopiero po jakimś czasie zacząłem się zastanawiać nad kwestiami technicznymi, wtedy strona była w takim powiedzmy stanie organizacyjnym, że cierpieliśmy na niedobór treści, newsów, stwierdziłem, że najpierw odbuduję tą kwestię, tą część merytoryczną, a następnie zajmę się techniką. No i gdy już powiedzmy po części miałem plan na to, co robić dalej i między innymi z Michałem rozmawiałem nad tematami technicznymi, z dnia na dzień strona zaczęła się sypać. Na początku myślałem, że to są jakieś po prostu błędy techniczne, których nie znałem. Ja też nie do końca jestem osobą techniczną, powiedzmy jestem na takim poziomie wiedzy, że gdy dostanę jakiś kod strony, jestem na podstawie tego, jak to wygląda, jestem w stanie to zedytować, coś poprawić, naprawić jakiś błąd, ale na pewno nie, żeby napisać od nowa i domyślić się, co jakiś inny programista miał na myśli, pisząc tą stronę. W ciągu tygodnia sytuacja się tak jakby zmieniła od pierwszych jakichś takich, powiedzmy, głupich ataków, gdzie jakieś niecenzuralne treści się pojawiały na stronie. Ja w tym czasie jeszcze byłem w pracy, więc wszystko odbywało się przez telefon, dzwoniłem do kogoś, kto może mi pomóc, szukałem takich osób. W ciągu tygodnia sytuacja tych głupich żartów takich zmieniła się do tego stopnia, że w pewnym momencie utraciliśmy wszystko. Nie było backupów, nie było niczego. Generalnie wszystko, co było stworzone od 90... Koło nowisz na serwerze normalnie. Dokładnie. Wszystko, co było od 97 roku stworzone, czyli dzisiaj mamy 2019, czyli 23 lata pracy, generalnie jakby zniknęło. Cała historia. No i w tym momencie wyszło jakby to, że przez kilka lat, gdy już chwyciłem takiego powiedzmy bakcyla przedsiębiorczości, robiłem coś, czego do pewnego momentu w ogóle jakby nie widziałem efektów tej pracy, czyli jakieś szkolenia, słuchanie podcastów, czytanie książek, jakieś spotykanie się na mentoringi. Podejrzewam, że gdyby taka sytuacja mnie spotkała kilka lat temu, no to po prostu schowałbym się pod biurko. Ja pamiętam, że my wtedy rozmawialiśmy i mówiłeś, że masz ogólnie taką ochotę, ale wiesz co robić.
A w tamtym momencie jakby byłem w stanie popatrzeć na to tak powiedzmy z boku, chłodno i jakby zobaczyć, no dobra, jesteśmy w totalnej dupie, co zrobić, żeby się w niej nie urządzić. Jakby po czasie sam byłem powiedzmy pod wrażeniem tego, że jakoś sobie z tą sytuacją poradziłem. Nie miałem problemu, żeby, nie wiem, jeździć po różnych firmach, po różnych fachowcach, żeby sprawdzać w ogóle, co się stało. Później były też kwestie związane jakby z policją. Sprawa dotyczyła też danych osobowych. Okej, okay, czyli spójrzmy na to jeszcze tak, żeby tutaj nagrać, jak to wyglądało w całokształcie. W pewnym momencie wasze serwery stały się ofiarą ataku DDoS, tak? Tak to się nazywa. Pawle, bo tutaj będę spoglądał na ciebie, bo ty się bardziej kojarzysz z tym tematem. Tak. Dziękuję bardzo za ten głos ekspercki. Trochę jak komisja gier i zakładów. Tak. Paweł się obudził, stwierdził tak. Czyli po prostu mieliście bardzo dużo zapytań, tak? I prób hakowania? Tak. W tym czasie, kiedy powiedzmy ja się skupiłem na tym, żeby postawić ten serwer, osoby, które to robiły, się okazało, że to była swego rodzaju zasłona dymna, żebym ja się właśnie skupił na tym i tam szukał problemu. Czyli żeby blokować te zapytania, które... Tak, a osoby w tym czasie po prostu powoli zdobywały dostęp do jak największej ilości danych, jakie mieliśmy po prostu na serwerach. Finalnie udało się tak wszystko w miarę naprawić, że straciliśmy tylko bazę danych od września do marca. Okej, okay, no to czyli pół roczku jakoś tak około. No tak, bo... Ale ostatni pół roku. Tak, ostatni pół roku. No dzisiaj oczywiście, gdybyś mnie obudził w nocy i rzucił hasło backup, to ci powiem tak, robiony 30 minut temu, ostatni. No a wtedy ostatni dostęp do takiej bazy, którą mogliśmy odczytać i wgrać, no to był sprzed pół roku. Nie. Ej, ale tak w ogóle, po co? Po co oni zaatakowali tą stronę? Masz w ogóle jakieś pojęcie? Nie dostaliście maila pod tytułem, przykład... mamy wasze dane, nie, tutaj numer albo konta. Nie wiem, albo skrzyknęli się kibice Realu i teraz oni mają taką fajną stronę, to im ją zjedziemy totalnie. Nie, bo w innej organizacji, z którą działaliśmy z chłopakami, mieliśmy taki case, że jedna z osób kliknęła w cudowny załącznik w jakimś Rarze albo w innym takim formacie. No i ładnie komputer został tak zaszyfrowany, że jedyny ekran, który się pojawiał, to było jesteś frajerem, tutaj jest numer konta, wpłać kwotę niemałą, no to dostaniesz informację, jak tam trzeba to odblokować, tak? No problem taki, że na tym komputerze naprawdę były ważne dane. Więc troszkę z takimi rzeczami się gdzieś już spotkaliśmy w naszej biznesowej karierze. No ale akurat mam wrażenie, że moja firma jest za mała, żeby padać ofiarą tego typu ataków. Przynajmniej na razie jeszcze nie jest na targecie, chociaż nie wiadomo, co będzie po tym podcaście. To masz pojęcie, dlaczego u ciebie tak się stało? Wiesz co, mam kilka jakichś takich pomysłów, natomiast mogło po prostu być tak, że z racji tego, że system był bardzo przestarzały, to był jakby prostym takim celem ataków dla kogoś, kto chciał się po prostu jakoś pobawić, ściągnął jakieś proste programy, coś, no a później już to jakoś, powiedzmy, poszło gdzieś tam dalej. Być może to nie było nawet zamierzone działanie, że do takiej rangi to urosło. Nie wiem, no na początku się zastanawiałem. Było też tak zresztą, że dużo ludzi do mnie dzwoniło, pytało, a jak myślisz, a kto, a co, a po co? No a ja stwierdziłem, że jakby no nie zmieni to niczego, jeżeli ja się będę nad tym zastanawiał. Wolałem się skupić tym, żeby coś zrobić. Tak, no to wiadomo, no, w środowisku kibicowskim to można było się wiele rzeczy spodziewać, tak, jak to mogło działać, ale summa summarum nie dostaliście wiadomości pod tytułem mamy waszą bazę i jak przylecie, to oddamy. Nie, na szczęście też był wykonywany audyt i nie była baza danych skopiowana, tylko usunięta. Także ta część tej powiedzmy bazy. Na szczęście, bo no w przeciwnym razie by to też się wiązało z dodatkowymi kosztami i konsekwencjami prawnymi, no bo jednak takie forum, gdzie jest tyle kont, tyle adres i e-mail, no a wystarczy adres e-mail, prawda, to już jest, tak Piotrze? Sam e-mail to jest już dana osobowa, tak? Teoretycznie tak. Bzdura. O, Paweł się nie zgadza. Bzdura. I o ile można po nim zidentyfikować daną osobę? Czyli bzdura.
No bo jak masz maila paweł.badura@psl.pl. No właśnie. To sobie załóż takiego samego, albo zrób sobie alias. Także jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek spór z GIODO, to UODO, przepraszam, czyli ktoś w sobie nie mówi R, mówi UODO. Piotłek, UODO, przyszło, UODO, Piotłek, zasłałem łóżko. Dobrze, nie bardzo, ale... Kotarski w swoim Ładek i Wołek tajemnic. Ładek z tej strony. I nad Niemnem. Tak, i nad Niemnem, tak o. Ale jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek spór dotyczący tego, czy e-mail jest, czy nie jest i będą wchodziły w grę bardzo duże kary, to będzie was reprezentował Paweł Badura. No, polecam. Przyjdę i powiem bzdura. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Czyli mamy sytuację, w której leżycie, kwiczycie, backup jest przed 6 miesięcy i co dalej się działo? I co dalej? No skrzykuje kilka osób, które są w stanie wziąć w pracy wolne, no bo no mimo tego, co ludzie sądzą, ciężko jest się czymś takim zajmować po godzinach. No i generalnie przez 2 tygodnie walczymy. Grafik robi projekt nowej strony, nowego forum. Zdzwaniam się z różnymi programistami, szukam oferty, co no ciężkie jest w momencie znaleźć kogoś, kto zrobi to za odpowiednią kwotę, kiedy sam tak naprawdę jeszcze nie wiem, czego chcę. Tak, no masz nóż na gardle, prawda? Dokładnie tak. To nie jest szukanie na spokojnie, że mogę sobie przedłużyć to o tydzień, dwa, miesiąc, tylko no fuck up jest. Tak, ale wyzbyliśmy się wstydu i uruchomiliśmy zbiórkę społecznościową, która też przerosła moje oczekiwania. W ciągu w zasadzie 1,5 tygodnia zebraliśmy 25 tysięcy złotych od naszych użytkowników, co pomogło nam dojść do tego, że... Kiedy to będzie publikowane? W środę 13... Tak. 19. To nie, to jest. No, jakoś tak. No, no to w weekend po publikacji tego subcastu będzie uruchomione nowe forum, a myślę, że z początkiem października odpalimy nową stronę i jakby pożegnamy się już z tym starym systemem, który generalnie działa u nas na stronie od 2002 roku. Więc możecie sobie wyobrazić, jakie to jest wszystko fajne technologicznie, jakie po prostu przestarzałe. No to jak potrzebujecie informatyka do tego, no to Piotrek od Telegazety. No, to jest na podobnym poziomie jakby. Że... Od telegazety do telefoniady. My wszystkie te prace można było oczywiście szybko zrobić, ale nie chcieliśmy też zrezygnować z projektów, które równolegle już robiliśmy, między innymi tłumaczenie książki o lidze włoskiej, to już nasza 8. książka, którą wydaliśmy. No i produkcję tego filmu, który za 2 tygodnie będzie miał swoją przedpremierę. W międzyczasie organizacja pracy, reorganizacja, powiedzmy szukanie nowych ludzi, którzy byliby w stanie poświęcić swój czas dla tej idei. No i w międzyczasie cały czas jakby szukanie, myślenie, kombinowanie, jak dojść do tego, żeby faktycznie ta strona mogła za jakiś czas generować przychody. Aktualnie Jasne. I tak jesteśmy na takim poziomie, że jakby no po prostu mamy fundusze na to, żeby bardzo dużo rzeczy zrobić, o których kiedyś tak naprawdę by nam się nie śniło. Patrząc czasami na to, jak niektóre media mają nędzne statystyki, tak porównując to z taką społecznością, no nic dziwnego, że ona potrzebuje zaangażowania co najmniej na pewny etap kilku osób, prawda? Żeby tak to funkcjonowało. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Wiesz co, bo powiedziałeś, że zajmujesz się teraz głównie tym właściwie i no to chyba oznacza, że jakoś na tym zarabiasz. Wiesz co, powiedziałbym tak, że na potrzeby jakby Juve Poland już wcześniej myślałem o tym, żeby poświęcić przynajmniej miesiąc, dwa na to, żeby się tylko tym zajmować i zobaczyć, co z tego będzie. I jakby myśląc o tym, stworzyłem sobie po prostu już prywatnie taką poduszkę finansową, żeby nie musiał się teraz przez 2-3 miesiące jakby denerwować tym, że kiedy znajdę jakiegoś nowego sponsora, kiedy będą jakieś dodatkowe pieniądze, żeby móc po prostu poświęcić temu czas, uporządkować wiele kwestii, no i zobaczyć, ocenić jakoś tak fachowo, powiedzmy, jaki z pomocą różnych ludzi, jaki to ma potencjał taki faktycznie, bo tam naprawdę sporo jest takich rzeczy, które
mogą się wydawać, ale no ciężko to powiedzmy oszacować. A to jak zarabiać na takim biznesie? Nie wiem, tylko z reklam, czy są w ogóle jakieś inne możliwości? No generalnie myślę, że kwestia no, generowania ciekawych treści, przyciągania użytkowników do siebie, co za tym idzie przyciągania sponsorów, którzy chcieliby się reklamować na takiej stronie. Oprócz tego od kilku lat produkujemy kalendarze ze zdjęciami Juventusu, które udostępnia nam na te potrzeby oficjalny fotograf Juventusu. Także też są takie unikatowe treści. No i w zasadzie na chwilę obecną powiedzmy tyle. Większość rzeczy, które robiliśmy, czy jakieś powiedzmy koszulki, gdzie też Piotr mi swego czasu tłumaczył, jak robić tak, żeby to było ładnie, bez naruszenia praw autorskich Juventusu. Jakby starczało, to głównie też to było robione z takim założeniem, że powiedzmy na tym nie zarabiać, a powiedzmy mieć tylko pieniądze na to, żeby było na jakieś podstawowe opłaty funkcjonowania tego serwisu. Piotr ci podpowiedział, jak żeby było ładnie. Zgaduję, że zamiast VW Juventus i już. Jeep przez G. Piotrek, podziel się tymi. Nie, zamiast 2E, 1 I. IP. I Piemonte Calcio. I Piemonte Calcio. 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 Bruschetta. A właśnie, mówisz po włosku? No ja akurat nie do końca. Ale masz ludzi, ale którzy... Są, nie do końca, są. Czyli zaczynam zdanie po włosku, ale kończę po polsku. Dokładnie tak. I to, wulgaryzmy to tak, mam opanowane. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Powiedz mi, lubisz piłkę ogólnie, czy tylko Juventus Turyn? Pytam, bo mam kolegę na przykład, Juventus. Który... Pytam, bo mam Juventus. Kolegę... Nie Juventus Turyn, Juventus. Nie jest to błąd językowy, ale merytoryczny owszem. Jak masz nazwy FC Barcelona... No. Real Madrid, te kluby się tak nazywają, jest Real Madrid. A Juventus nie jest Juventus Turyn, tylko Juventus Football Club. Aha. Tam nie ma. I miejscowi kibice strasznie też się o to obrażają, bo w Turynie też mamy drugą drużynę, która nazywa się Torino. Torino. Tak. To jest tak jak... Więc powiedzenie Juventus Turyn to jest tak, jakbyś powiedział... Legia Chorzów? No coś w tym stylu. Nie, ja też się znam dobrze na piłce. Ale czyli to można powiedzieć, że w Torinie są dwie drużyny, tak? To jest Juventus tak. I rezerwy Juventusu. Okej. Okay. Powiedz mi, a polską piłkę lubisz? Da się ją lubić. Dobra odpowiedź. A polskich piłkarzy? Boniek. No to Boniek. Boniek przecież bardzo zasunął, nie? Że był zawodnikiem AS Roma. Natomiast pytanie jest, czy dobrze rozumiem, że kibicujesz drużynie, gdzie bramkarzem jest Polak, który nie jest pierwszym bramkarzem naszej reprezentacji, która przegrała 3-0. No tak. Jak się z tym czujesz? Wyszło, że... Bo dzisiaj dodał wpis właśnie Szczęsny, że wraca tam do miejsca, w którym go kochają i lubią i szanują. I to było tuż po wylocie ze zgrupowania kadry. No trudno się dziwić, skoro w Juventusie ma na chwilę obecną niepodważalną pozycję. A uważasz, że powinien być pierwszym bramkarzem w reprezentacji Polski? Co, ciężko mi to powiedzieć, bo ja nie śledzę aż tak piłki, żeby móc ocenić jakoś tak chłodnym okiem to, w jakiej formie jest Fabiański i co on potrafi. Czyli nie... Aha, wracając do mojego podstawowego pytania, bo mam właśnie kolegę, który on uwielbia, kocha Manchester United, ale zasadniczo nie ogląda piłki. On ogląda tylko Manchester, żyje Manchesterem, ale zasadniczo reszta piłkarskiego świata go średnio interesuje. Dla mnie jest to mega dziwne, bo kurczę, ja na przykład lubię piłkę, kibicuję kilku drużynom, no mniej więcej w każdej lidze mam jakąś swoją ulubioną, najbardziej nie w Niemczech Schalke, w Polsce GKS Katowice, w Hiszpanii Barcelona na przykład. Lubię, bo podobało mi się, coś mnie tam kiedyś tchnęło, tak jak ty miałeś też jakąś tam przygodę, która cię popchnęła do Juventusu, to mnie też mam takie nostalgiczne jakieś wspomnienia z różnymi klubami. Ale lubię piłkę ogólnie, tak samo w koszykówce, lubię koszykówkę, lubię, mam swoje ulubione drużyny, ale interesuję się ogólnie koszykówką. Nie interesujesz się w ogóle piłką? Nie, tak. Wiesz co? Jako maniak, jako... Bardziej chyba, jak jeszcze młodszy byłem, to nawet zdarzało mi się jeździć po meczach po Śląsku i nawet na Zagłębiu byłem, gdzie generalnie jakby w pewnym momencie, nawet do dzisiaj, gdy oglądam powiedzmy tabelę,
to gdzieś mam, tylko nie wiem, czy to wynika może z jakiegoś, nie wiem, takiego lokalnego, nazwijmy to patriotyzmu, czy jakiegoś zamiłowania do piłki, ale kibicuję powiedzmy drużynom jakby ze Śląska, z południa Polski. Cieszyło mnie to, że Piast wygrał ligę, ale tak samo podejrzewam, by mnie to cieszyło, gdyby to mistrzostwo wygrała Gieksa, Ruch, czy nawet Zagłębie. Okej. Natomiast to do samej piłki, to na pewno się, i Juventusu zresztą, na pewno się to moim kolegom nie spodoba. Ja w pewnym momencie jakby zorientowałem się, że chyba bardziej już mnie na tym etapie cieszy zarządzanie tą stroną, to, że co chwilę rozmawiam z jakimiś ludźmi, ustalam tam, czasami wydawałoby się jakieś tam błahe rzeczy, typu, że o tej godzinie wrzucamy posta z urodzinami jakiegoś piłkarza, a o tej godzinie wrzucamy jakąś ciekawostkę, o tej godzinie jakąś sondę. Bardziej to mnie cieszy, żeby ustalać takie detale, niż powiedzmy same oglądanie tej piłki. Gdy oglądam mecz, to bardziej tak patrzę na to, co z tego meczu, z tego wydarzenia można wyciągnąć takiego ciekawego i o czym można napisać nieszablonowo. Czyli gdzieś powiedzmy przypomnieć jakąś sytuację, gdzie zawodnik zrobił jakąś fajną sztuczkę, gdzieś ktoś do kogoś się uśmiechnął, gdzieś kamera złapała kogoś na trybunach. Tego typu rzeczy chyba mnie już bardziej w tym momencie jakby kręcą niż sama piłka, sam Juventus. Nawet do tego stopnia, że moja żona twierdzi, że tak naprawdę gdybym będąc dzieckiem dostał koszulkę Interu Mediolan, to dzisiaj bym śpiewał, że Juventus merda. No właśnie, mogłoby tak być, dokładnie. Powiedz mi, bo wracając jeszcze do tych nieszczęsnych koszulek. Juventus w 24 godziny sprzedał koszulki z nazwiskiem Ronaldo za 60 milionów dolarów. To jest przez 24 pierwsze godziny. Mhm. Uważasz, że Ronaldo nie spłacił się z koszulek w takim razie? Wiesz co, marketingowo na pewno się spłacił. Mhm. Natomiast z tymi koszulkami to jest troszkę taki mit, bo... Znamy kwotę, powiedzmy, brutto. Tak. Za ile te koszulki poszły. Tak. Nie znamy do końca, jak klub się rozlicza teraz ze wszystkimi pośrednikami. Nie wiemy, ile klub faktycznie dostaje pieniędzy z każdej tej koszulki. Może być tak, że klub dostaje, powiedzmy, 10%. Mhm. Są jeszcze sponsorzy, którzy widnieją na koszulkach, a którzy jakby są uwzględniani przy tych wszystkich zyskach. Ciężko tak powiedzieć. Może teraz już się spłacił. No, po tym drugim sezonie. Mogło tak być. Natomiast gdyby kupili kogoś innego, to trzeba też jeszcze odjąć to, za ile koszulki innego zawodnika by się spłaciły. Natomiast na pewno marketingowo myślę, że się Ronaldo spłacił, ale nie jakby w takim uwzględnieniu tych 2 lat, ale z uwzględnieniem tego, co się będzie działo za kolejne 5-10 lat. A piłkarsko się spłacił? Według mnie tak. Bo cieszę się, że to powiedziałeś. No, zobacz, jak nagrywaliśmy ten podcast, gdzie właśnie padły te dane, to w większości serwisów w ogóle nie było to poruszane. O, 60 milionów to na pewno jutro albo pojutrze się spłaci z samych koszulek. Nie, Internet pełen jest takich rzeczy, do których tak naprawdę tylko ty mogłeś się tak naprawdę odnieść, bo potem widziałem, tak, był artykuł. Wiele takich artykułów było. Na Onecie był, w jakichś innych serwisach, mi na mojej ścianie masę osób klejało na swoje ściany. O, patrzcie, wszyscy mówią, że super, że taki transfer, a spłacił się z samych koszulek. A nikt nie wszedł w szczegóły. Nie? I taka kaszana trochę z tym internetem. Szczególnie, że wiesz, każdy może napisać, co chce, a faktycznie, chyba nawet nie ma możliwości finalnie dojść do tego, trzeba byłoby spytać sam Juventus Turyn, nie? Tak. Bo przecież te umowy na pewno są obwarowane jakimiś tajemnicami i nikt nie wie tak naprawdę, ile na tym zarabiają. Ogromne prowizje jeszcze dla pośredników, dla agentów, zawodników, że Juventus mógł zapłacić 100 milionów za Ronaldo, ale pełny koszt mógł wyjść nawet i 150 milionów. A, no właśnie, to inna sprawa. Poza tym tam często jest, z racji tego, że istnieje coś takiego jak finansowe fair play, to kluby na pewno muszą mieć łebskich księgowych, którzy gdzieś tam wyliczają, że lepiej ten transfer rozłożyć na 2, na 3, na 4 raty, po to, żeby w kolejnym okienku transferowym na przykład nie mieć za dużo wydatków po stronie i móc wydać pieniądze na innych zawodników. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
Chciałem się od ciebie wyciągnąć trochę case, tak? Chciałem podpytać o te bardziej społecznościowe fuck-upy, bo to nie jest tak, że to jest jednolita społeczność całkowicie i nie wiem, zdarza się jakiś hejt i tak dalej. Czy w jakiś sposób zarządzacie w tym w jakiś sposób, w taki, żeby no nie okazało się, że całe forum wygląda jak jakaś gównoburza czasami z jakiegoś powodu albo coś w tym stylu? Tak, myślę, że lata temu zdobyliśmy sympatię, nazwałbym to powiedzmy sponsorów na pewnym etapie, tym, że nasze forum było moderowane. Był tam taki system kartek, oczywiście, żeby było troszkę piłkarsko. Żółte kartki, 3 żółte kartki oznaczały bana. I przez tydzień... A to osoba... bardzo piłkarsko, tak, a nie, chyba nie. I powiedzmy minimum przez tydzień osoba nie mogła w ogóle wejść na forum. Posty były edytowane, były kasowane... Oczywiście często było, że komuna panuje u nas na forum i tak dalej, no ale się tym nie przejmowaliśmy i jednak pilnowaliśmy, dużo się czasu poświęcało na to, żeby w miarę możliwości szybko reagować na różnego rodzaju przekleństwa, wyzwiska. No, w pewnym stopniu jakby ograniczaliśmy w ten sposób ruch na stronie, no bo jednak jak się spotka 3 dżentelmenów na forum i chcą się powyzywać, no to nabiją 200 komentarzy w kilka minut nawet. A my to od razu usuwaliśmy, banowaliśmy takie konta i myślę, że dzięki temu w miarę to jakoś tak schludnie wyglądało, ale tak no w 100% no nie jesteś w stanie na tym zapanować, no ale do pewnego stopnia warto nad tym pomyśleć, żeby wyznaczyć jakieś osoby, żeby, nie wiem czy to nazywać jakimiś kurczę procedurami, ale jakiś taki tok rozumowania, w jaki sposób mamy do użytkowników podchodzić, w jaki sposób reagować na różne zachowania. Okay. A możemy to omówić jakoś dokładnie? Jak macie te procedury zrobione? Czy procedury? No procedury to jest tak górnolotnie. Nie, no okej. Okay. No taki powiedziane. Scenariusz powiedzmy. Wiesz co, scenariusz. Najprostszy powiedzmy scenariusz, to jest taki najświeższy. Grupa na Facebooku. W momencie, gdy powiedzmy ktoś wrzuca, czy na stronie komentarz z wulgaryzmem, od razu taki komentarz jest kasowany, plus dbamy o to, żeby to nie skończyło się tylko na skasowaniu takiego komentarza, tylko żeby od razu do użytkownika szła wiadomość, że prosilibyśmy nie używać wulgaryzmów, ponieważ no, w przeciwnym razie twoje konto zostanie usunięte z naszej grupy. No i tak zauważamy, że oczywiście na początku jest jakaś taka reakcja, że taka osoba się tam nie wypowiada, albo czasami jest taki odzew, że przecież on prawdę napisał, to dlaczego to kasujemy i tak dalej, ale na dłuższą metę powiedziałbym, że to skutkuje tym, że ludzie to doceniają, że można w jakichś takich cywilizowanych warunkach porozmawiać. A czego jeszcze nie wolno na waszej grupie? Macie to rozwiązane regulaminem jakimś takim, który ktoś musi zatwierdzić, żeby do tej grupy dołączyć, czy po prostu są jakieś spisane prawa i dołącza każdy, a musi się zapoznać w międzyczasie z tymi zasadami? Nie no, jest taki przed przyłączeniem do grupy, jest do akceptacji taki prosty regulamin, tam jest chyba 7-8 punktów na zasadzie właśnie nie obrażamy się, nie spamujemy tego typu rzeczy. Ale to jest tak, bo jak zakładałeś, czy gdzieś tam na początkach, to na pewno tego hejtu, gdzieś tam jakichś takich dyskusji było dużo, teraz jakoś reagujecie. Czy to jest tak, że to jest cała ilość i wy to zatrzymujecie? Czy raczej jest tak, że faktycznie teraz jak już większość została nauczona, to po prostu tego jest mniej do moderowania? Ja to zauważyłem, że na forum na pewno jest mniej rzeczy takich do moderowania, bo jakby forum przykuwa bardziej uwagę takich użytkowników, którzy lubią dużo pisać. Tam są długie posty, jakieś, wiesz, analizy transferów, jakieś dłuższe takie wypowiedzi, gdzie czasami to już ma długość jakiegoś takiego, powiedzmy, felietonu. I ludzie potrafią tam usiąść, kilka godzin poświęcić na to, żeby coś napisać. I tam jakby zostałabym to nazwał w większości taka stara gwardia. Ludzie, którzy dzisiaj mają 30 lat i więcej, i oni dużo tam dyskutują w ten sposób i tam z tą moderacją jest na pewno mniej pracy, bo to są ludzie, którzy już tam przez wiele lat zostali w jakiś sposób tam przyzwyczajeni do tego, w jaki sposób reagujemy na różne treści. No ale też do takich użytkowników mamy inne podejście, bo no całkiem inaczej się traktuje post, który zawiera 10 słów, z czego 4 to są wulgaryzmy, a co innego, jeżeli ktoś wrzuci naprawdę długą, merytoryczną wypowiedź i to tam w międzyczasie sobie pozwoli na jakieś 2 przekleństwa, no to wtedy kończy się to na jakiejś tam, powiedzmy, cenzurze na zasadzie gwiazdki zamiast wulgaryzmu i tam prywatna wiadomość do takiego użytkownika. Natomiast na Facebooku, czy na stronie, czy na grupie, no jest tego masa. Masa do pilnowania, jednak no
te medium przykuwa w dużej części młodszą publikę. No i też jest tych ludzi znacznie więcej. Też te komentarze są bardziej dynamiczne. Nie jest to takie, powiedzmy, statyczne jak na forum, gdzie jakiś temat, który jest aktywny, jest cały czas u góry, tylko prawda, no, na Facebooku jednego dnia wrzucamy 6, czasami 10 jakichś postów. Komentarze tam lecą, a na drugi dzień są już nowe posty, komentarze. No i ciężko w zasadzie to kontrolować, żeby tak w 100% zadbać o tą kulturę. Natomiast no też wyznajemy taką zasadę, że tak jak na forum przez długie lata udało się doprowadzić to do jakiegoś tam, powiedzmy, względnego poziomu, tak samo też i na Facebooku nam się uda. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Padło w ogóle takie hasło, że nie spotykacie się tam co środę i tak dalej. A robicie w ogóle jakiekolwiek spotkania społeczności? Że możecie gdzieś teraz na jakiś czas? Wiesz co, swego czasu była jakby w ramach Juve Poland funkcjonował fan klub, który organizował wyjazdy na mecze. Natomiast no to było w takim czasie, powiedzmy 10-15 lat temu, kiedy faktycznie taki wyjazd na mecz, no to było jakby trudne, duże wyzwanie, żeby to zorganizować, szczególnie, że większość naszej społeczności to wtedy byli ludzie, którzy byli w szkole średniej albo na studiach, więc też jakoś tam finansowo też nie do końca mogli sobie pozwolić na jakąś tam rozrzutność na zasadzie, no jadę, nie załatwię hotelu, to sobie wezmę pierwszy, lepszy, więcej zapłacę, ale mam. I wtedy dosyć często się spotykaliśmy. Dzisiaj to już działa w ten sposób, że raczej ludzie na własną rękę większość wyjazdów sobie organizują, bo to też nie jest problem. Już teraz z Krakowa latają bezpośrednie loty są do Turynu. Też dużo jest tanich linii. Wizz Air bodajże lata do Bergamo. I to też są takie koszta typu, że można w dwie strony polecić za 100-200 zł, więc to nie są jakieś takie duże koszta. Natomiast dużo ludzi się spotyka przy okazji spotkań w pubach i to jest generalnie w całej Polsce. No wiadomo, że większe miasta typu Kraków, Warszawa, Poznań, Lublin, Katowice jakby wiodą prym wśród ilości tych fanów. Też łatwiej się spotkać po prostu. Natomiast sami jeszcze w żaden sposób tego nie koordynujemy, jakby no mamy większe problemy na głowie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam taką konkluzję tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, pod względem tym technicznym bardziej, że to jest takie stare określenie, przysłowie, Boże, kadło, nawet bym powiedział, że ludzie dzielą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy będą robić backupy. I aktualnie outsourcujecie w ogóle tego typu rzeczy, czy to tak dalej u siebie outsourcujecie? No i właśnie to jest chyba największy plus tego, co można zrobić, żeby generalnie wszystkie rzeczy techniczne, jeśli prowadzą biznes osoby nietechniczne, to powinno się outsourcować, bo w tym momencie mamy czas na to, żeby go rozwijać, a nie żeby martwić się tym, czy to działa, czy my sami musimy nad tym czuwać, także to jest coś, co generalnie już nie jest drogie na rynku, także to już patrząc na rozwiązania, które skalują się cenowo w momencie przyrostu użytkowników, to małe biznesy na początek tego typu społeczności mogą być naprawdę tanie w utrzymaniu, a im więcej potem mamy użytkowników, tym więcej mamy sponsorów i w tym sposobem również możemy więcej wydawać na utrzymanie tego technicznego środowiska. Dokładnie tak i żałuję, że nikt mi tego nie powiedział albo że sam nie szukają tych informacji. No pół roku temu to już było za późno, ale powiedzmy rok, dwa lata temu, bo wtedy byłem jeszcze na takim etapie, powiedzmy, myślenia, gdzie szkoda mi było zapłacić komuś jakieś tam pieniądze za to, żeby coś zrobił, co generalnie mogłem sam zrobić. Co z tego, że siedziałem na tym pół dnia i nie zrobiłem tego dobrze, tak jak powinno być, ale się cieszyłem, bo siedząc przy czymś przez 10 godzin zaoszczędziłem 150 zł. Tak, ale to jest chyba częsty błąd młodych przedsiębiorców, zresztą nie wiem, czy o nim kiedyś nie rozmawialiśmy na podcaście, że trzeba bardzo mocno liczyć swój czas w tym momencie. Tutaj ten przelicznik, który podaje się, jest świetny, tak? 10 godzin, 150 zł zaoszczędzone. Tak. I 15 zł brutto za godzinę, no happens, prawda? U nas jakby, ja też miałem do pewnego momentu takie myślenie, jakby problemem było to, że jak to tak, tutaj strona robiona dla idei, z miłości do klubu, od kibiców dla kibiców, a wy chcecie za to pieniądze. No tak, bierzecie za to pieniądze, to wy już nie jesteście jakby kibice, tylko jesteście, no sprzedaliście się, nie? Jesteście komercja i tak dalej.
I też do pewnego momentu miałem to myślenie, że chciałem, żeby to wszystko było dalej tak robione jakby w ramach wolontariatu. To jest duża bolączka podcastów. Bardzo dużo nie pozdrawiam. Ludzi też twierdzi, że podcasty powinny być robione za darmo przez pasjonatów, a my, drodzy słuchacze, drodzy potencjalni sponsorzy, partnerzy, nie mamy problemu z tym, żeby w naszym podcaście bądź co bądź były reklamy, bo to jednak jest sporo czasu, szczególnie jak mamy tak wybitnych gości, jak w poprzednim odcinku i mamy tak wybitnego... No, nie ci to przejdzie przez usta, no. Piotra, który potrafi rozwalić każdą myśl w każdym momencie, w każdym czasie i każdemu, także no. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, troszkę kończąc temat, chciałem cię trochę mocniej podpytać o pozyskiwanie sponsorów, bo gdy zarządza się pewną społecznością, no to pokusa jest wielka. Jak wiemy, jak coś jest kuszące, to jest nielegalne. Tutaj Paweł już To nie wolno, prawda? Bo może popaść w niełaskę wtedy. Tak. Jeśli społeczność za mocno się zakapuje, no to nawet nie budżetowo w pewnym momencie. I właśnie, bo przy tej ilości, no to już jesteście łakomym kąskiem dla na pewno wielu firm po to, żeby powrócić jakieś banery do was na stronę i żeby to wyglądało jak choinka, a niekoniecznie jak forum albo jak strona. Jakimi zasadami się kierujecie, żeby zachować tę równowagę, tak? Między tym, żeby jednak kasa z reklam się zgadzała i no starczała na utrzymanie strony, kadry, no tego, o czym wszystkim mówiliśmy, organizację jakichś akcji, konkursów, a z drugiej strony, no żeby nie okazało się, że no właśnie strona jest choinką. So, aktualnie nie posiadamy żadnych reklam, natomiast to jest efekt jakby tej sytuacji sprzed pół roku i tego, że postanowiliśmy, że jakby jednym z takich ukłonów w stronę ludzi, którzy zrzucili się na zrzutce czyli dla nas. Crowdfunding wam sfinansował. Tak, stwierdziliśmy, że przez pół roku nie będzie żadnych reklam, dopiero na nowej stronie uruchomimy reklamy. Natomiast tak jak mówisz, w pewnym momencie myślę, że był ten problem, że strona jakby była od góry do dołu oblepiona wszelkiej maści reklamami. Czym się tylko dało. Jeszcze swego czasu mieliśmy takiego reklamodawcę, agencję reklamową, która jakby nawet miałem wrażenie nie do końca jakby wrzuca treści, które są zgodne z preferencjami naszych użytkowników. I tam się pojawiało wszystko od jakieś banery, no nie wiem, od kwestii meblowych, po jakieś... Odkurzacze, tak, też były. Także było wszystko. Teraz bardziej podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli zgłasza się ktoś do mnie i mówi, że chciałby wrzucić na stronę posta, ile za takiego posta? To nie tyle, że chcę taką osobę spławić, co bardziej wyedukować. Powiedzieć, że wrzucenie takiego jednorazowego, powiedzmy, posta, newsa, to ani dla nich, ani dla nas nie będzie żadna wartość, bo to tak naprawdę, no, nasi użytkownicy odbiorą to jako spam, nie zwrócą na to za bardzo uwagi, a oni nie zdobędą w ten sposób, powiedzmy, jakichś długotrwałych klientów. I staramy się iść może nie w tą stronę, żeby gdzieś tam wrzucać jakieś duże banery, żeby powiedzmy człowiek jak otwiera stronę, żeby dostawał po oczach jakimiś żarówkami, choinkami, nie wiadomo czym, tylko żeby tworzyć wartościowe treści. Załóżmy, jeżeli mielibyśmy reklamować zakłady bukmacherskie, to ja bym chciał te zakłady nie reklamować jakimś cały czas obecnym dużym banerem na stronie, tylko przy okazji na przykład tekstów, które są o tym, jaki mecz zagramy, albo z wynikiem meczowym. Jeżeli reklamujemy jakieś biuro podróży, to chciałbym te biuro podróży reklamować w tekstach, które są tworzone przez nas jako na przykład przewodniki po Turynie. Przewodnik, jak wybrać się na mecz. Tego typu rzeczy. Myślę, że to jest lepiej odbierane przez użytkowników i dla sponsora, i generalnie dla nas. Czyli wolałbyś takie reklamy po prostu kontentowe, niż takie chamskie, bezpośrednie, które po prostu gdzieś tam dokładnie świecą. Tak. I powiedzmy, że na przestrzeni lat nauczyłem się też tego, że klucz to jest poduszka finansowa. Mam poduszkę finansową, nie muszę się chwytać pierwszego lepszego sponsora, który do mnie się zgłosi tylko po to, żeby mieć pieniądze, bo za chwilę mi braknie na jakieś opłaty. I wtedy może, no nie mówię, że mogę przebierać
Natomiast mam czas na to, żeby na spokojnie się zastanowić i przedyskutować ze sponsorem warunki, które będą i dla niego, i dla mnie odpowiednie. Okej, okay. A tak z drugiej strony biznesowej. Powiedziałeś, że niektórzy, miałeś takiego sponsora, który wrzucał, czy to biuro reklamowe, które wrzucało treści niedopasowane do końca do tak. użytkowników. Czy jakby przyszedł do ciebie nowy sponsor i dopytał cię, no bo to, że łączy wszystkich miłość do konkretnego klubu, jest to dość oczywiste, ale posiadasz również, czy badacie w jakikolwiek sposób jakieś inne dane na temat użytkowników? Oczywiście nie mówię o danych jakichś osobowych, tylko myślę o typowo demograficznych, typu wiek, typu gdzieś tam szersze zainteresowania, takie rzeczy. No tutaj wychodzi kwestia tego, że stara strona nie dawała zbyt wielu jakby możliwości, natomiast już same narzędzie, które nie jest trudne nawet do obsługi, takie jak Google Analytics, to jest po prostu kombajn. Tam jest potem kwestia tego, ile się czasu ma na to, żeby to wszystko zanalizować i korzystamy z tego. Korzystamy z tego, no patrząc chociażby, no pierwsze takie kryterium, no to płeć, wiek, mniej więcej w jakich lokalizacjach, z jakich lokalizacji ludzie najwięcej wchodzą na naszą stronę, czy to są duże miasta, czy małe miasta. W ten sposób jakoś można, powiedzmy, pozycjonować treści reklamowe do konkretnych użytkowników. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. I w ten sposób kończymy kolejny odcinek. Bardzo wam dziękujemy za jego odsłuchanie. Zapraszamy do bloopersów, bo na pewno coś ciekawego nasz uroczy montażysta wrzuci. Już się tak nie podlizuj, już się nie podlizuj. Tak, znowu troszeczkę pociągnęliśmy dzisiaj temat, więc będzie co ciąć. Mało mówiliśmy o naszym nieobecnym trochę. Trochę mało. Wiemy, że sprzedaje odkurzacze w więzieniach no, północno-wschodniej Polski. No i nie było żadnego newsa. Także prowadzi tam kampanię ogólnie sprzedażową. No i ogólnie sprzedaje oprócz odkurzaczy telegazetę. No bo... Sprzedaż wiązana. Prenumerat telegazety. To by był hit. Łukasz, pomyślcie też, że jak już robicie, montujecie nową stronę, może też warto by uderzyć w telegazetę, skoro to jest tak rozwojowy temat. Ja pamiętam, że kiedyś oglądałem mecze na telegazecie, a na telegazecie Rayuno był taki bajer, że wynik cały czas mrugał. Jak padała bramka, to on się od razu zmieniał. Wiesz, jakie były emocje? I takich emocji wam życzymy przy odsłuchiwaniu, no już kolejnego odcinka, bo skoro to słyszycie, to ten już słyszeliście. Trzymajcie się ciepło, hej. Pa. Siema. Pa. Hej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Na co my czekamy? Na ciebie. No, tajemnicę bolesną. No dobra. Na ciebie. 24 odcinek. Tak, dziękuję. Pamiętaj, Mariusz, to jest liczba przed 25, po 23, a suma cyfr w tej liczbie to 6. I chciałem ci to powiedzieć, ale potem mi się przypomniało, że nie ma Mateusza, więc to nie dlatego, że nas jest szóstka. A czy ja jestem wróż Maciej? Odcinek z Grow Fuckingiem mi się wyświetlał na Spotify. Ile? 7 no, godzin. No tak, wiem. Tak. Ale... A bo, to, bo jemu się pojebało i pokazywał czas montażu. Mariusz jest takim specjalistą w sprzedaży, że potrafi sprzedać odkurzacz piorący tym, co mają panele. Cierpię. Mamy to, tak? To jest ten? Panowie, trzymajmy się zasad, dobrze? O nieobecnych źle. A! No, bo mam was w dupie. Chciałbyś. No to jest ten poziom żartu właśnie. Piotrze, my musimy to wyciąć, bo to nie pasuje do twojej kampanii. To ale to... To może być troszkę niepopularne. Ale ja to lepiej słyszałem od Jarka Kaczyńskiego. Lepiej zakazać głodu. Ale ja to słyszałem od Jarka. To Jarek mi mówił. I potem kolejny żart był o 7-latkach i mówię, ej, odwal się od 7-latków. Już trochę tematyków na dzisiaj. Ja mam jeden tematyk, zajebisty tematyk mam na dzisiaj. Mam taki tematyk, że z tematyków najlepszy. Jedziemy z tymi tematykami. Jazda z tematykami! Ale abstrakcyjne jest uderzanie pięścią w drzwi aparaty słuchowe i krzyczenie ciszej, kurwa. Żona ode mnie odeszła. Twierdziła, że zbyt wiele czasu poświęcamy meczom piłkarskim i swojej drużynie. Szkoda, byliśmy razem 8 sezonów.